Dobrze, rozpoczniemy sesję. Także na podstawie artykułu 20 ust. 3 otwieram 29. sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Jastrowiu 8. kadencji. I teraz w celu ustalenia kworum musimy sprawdzić obecność. Ja będę Państwa wyczytywał po kolei i wszyscy Państwo będziecie potwierdzać swoją obecność. Mam tu według alfabetycznie wszystkich ustawionych, także Bzowski Krzysztof obecny, Łukasz Cyruk obecny, niepotrzebnie włączyłem. Jeszcze chwileczkę. Kacperuk Agnieszka. Obecna. Obecna. Tak, tak, już. Król Monika nieobecna. Kruszyński Michał. Jestem obecny. Kurzyna Piotr. Jestem. Obecny. Tak, tak. Chilicka Agnieszka. Obecna. Łatka Jolanta. Obecna. Magda Elżbieta. Obecna. Miszczak Dariusz nieobecny. Pawłowska Zofia. Obecna. Pawłowski Michał. Obecny. Ruta Zygiel Monika. Obecna. Siwak Janusz. Obecny. I Wyszyński Cezary. Obecny. Dziękuję. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych. Witam radnych Rady Miejskiej, pana burmistrza, panią zastępcę nie widzę. Panią skarbnik, pana mecenasa, panią sekretarz mam tutaj przy sobie i na protokolanta powołuję pana Marcina Prokopowicza. Porządek dzisiejszej sesji został państwu doręczony, jeżeli trzeba to przeczytam. Nie widzę. Czy ktoś chce znieść zmiany co do porządku, panie burmistrzu? Rozumiem, że nie. Ja nie. Ja proszę o taki. W taki porządek, jaki tu zaproponowaliśmy. Pan Piotr Kurzyna się zgłaszał. Nie, Piotrze, tak słucham. Ja chciałbym zapytać się, żeby tak wyjaśnić radnym, jaki jest powód sesji nadzwyczajnej, bo mieliśmy się spotkać na początku grudnia, a raptem wyszło, że spotykamy się teraz. No, panie burmistrzu, bo pan tam powie radnym, o co tu chodziło z tymi uchwałami. Dlaczego musiały być tak przyjęte w tym tygodniu? Na początku grudnia. To była bardzo taki wstępna propozycja. Na pewno w grudniu powiedziałem, że będą dwie sesje. Jedna w okolicach, może początek, a być może połowa grudnia, a druga na pewno na koniec grudnia. I tutaj się nic nie zmienia, te dwie sesje w grudniu na pewno będą. Dlaczego sesja nadzwyczajna? Dlatego, proszę Państwa, że zresztą to też wyjaśniałem, być może Pan Radny nie słuchał, wyjaśniałem to, jaka jest potrzeba. Mamy, Szanowni Państwo, do 30. dwie rzeczy do 30 listopada musimy uchwalić, musicie Państwo jako radni przyjąć dwie rzeczy. Między innymi pierwsza rzecz to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gmin i miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Mam konsultacje i tak dalej, za chwilę o tym chwilę powiemy. Mieliśmy nadzieję, że w ustawie covidowej, w tej tarczy 6.0 terminy pewne zostaną zawieszone albo przedłużone.
Dlatego czekaliśmy, aż Sejm tutaj wypowie się w tej sprawie. Niestety tu Sejm bardziej, no może stety, ale Sejm bardziej skupił się tam na pomocy przedsiębiorcom. Właściwie co do tutaj takich decyzji, oprócz tego, że przedłużono możliwość podjęcia uchwały budżetowej do 31 marca, nie wypowiedział się, czyli rozumiemy, że terminy zostały te same, które do tej pory obowiązywały, więc w związku z tym musieliśmy zwołać tę sesję, bo do 30 mamy termin obligatoryjny. Druga sprawa, szanowni państwo, to jest również do 30 listopada musi zostać przedstawione tutaj państwu również z tego powodu jest dzisiaj również pani kierownik miejsko-gminnego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy i miasta Jastrowie na lata 2020-2027. To jest kolejny powód. I jeszcze jeden powód, o którym chciałem powiedzieć, to jest taki, że dwie ostatnie uchwały są z tym związane. Mianowicie od 1 grudnia podjęliśmy taką decyzję, że sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi dla naszych mieszkańców i z dodatkami energetycznymi przejmuje Miejską Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tutaj mieliśmy pewne wahania, czy nie zrobić tego od 1 stycznia, ponieważ jednak pani, która odchodzi na emeryturę, której do tej pory się tym zajmowała, ona odeszła, no miała takie prawo, ponieważ nabyła tutaj prawa, odeszła jednak 27, nie udało się ją przekonać, żeby do końca tutaj grudnia była. Ona nam służy oczywiście jeszcze pomocą, ale już jako powiedzmy osoba już jako emeryt i dlatego też w tej chwili te uprawnienia dajemy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy i tam od 1 grudnia oni będą się tym zajmować. 1 grudzień jest jutro, więc no jest konieczność tutaj podjęcia stosownej uchwały, między innymi zmiany w statucie miejsko-gminnego, dopisanie właśnie tych zadań związanych z dodatkami energetycznymi, dodatkami mieszkaniowymi oraz tutaj państwo upoważnicie kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego. Zryczałtowanego dodatku mieszkaniowego, a samego dodatku energetycznego, bo tu wymagane jest upoważnienie przez Radę, a zaś jeżeli chodzi o upoważnienie do załatwiania spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym, to wystarczy tutaj moje zarządzenie i moje upoważnienie. Dlatego, jak państwo widzicie, no tutaj konieczne jest zwołanie tej sesji w takim trybie nadzwyczajnym i dlatego no, czekaliśmy praktycznie do ubiegłego tygodnia, kiedy tutaj no, mieliśmy nadzieję, że w Sejmie może te zmiany będą, a przy okazji no, wprowadziliśmy, że jednak od 1 grudnia, a nie od 1 stycznia te dodatki tutaj, te zadania związane z dodatkami energetycznymi i mieszkaniowymi przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Tyle. Dobrze, radny Piotr Kurzyna jeszcze prosił o głos. Tak, dziękuję panie burmistrzu za wyjaśnienie. O ile faktycznie te dwa ostatnie punkty dla mnie są zrozumiałe, że to może być przyczyna do zwołania sesji nadzwyczajnej, o ile z tymi pierwszymi to tak trochę jestem zaskoczony, dlatego że do końca listopada mamy co roku uchwały, które dotyczą między innymi tych właśnie organizacji samorządowych i pan przewodniczący pewnie miał wpisane w planie pracy Rady, o ile pamiętam, między innymi te zagadnienia, bo o tym, że będziemy podejmować te uchwały, to wiadomo już tak naprawdę od roku, tak, bo to jest coś, co się powtarza cyklicznie, więc tak mnie trochę zaskakuje ta argumentacja, ale przyjmuję, że ta druga argumentacja jest okej, okay. A tak na przyszłość to marzyłbym sobie, żeby faktycznie organizacją sesji zajmował się pan przewodniczący i pan burmistrz. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu, jeszcze. Pan radny Kurzyna jak zwykle szuka dziury w całym. Szanowny panie, chciałem pana poinformować, że jednym z elementów podjęcia uchwały, o której wspomniałem, dotyczącej organizacji pozarządowych,
jest poprzedzone odpowiednie konsultacje. Te konsultacje trwały do 11, do 12 listopada, więc tak naprawdę mieliśmy 2 tygodnie, żeby tę sesję zwołać i cały czas byliśmy przekonani, byliśmy przygotowani, więc wszystkie tutaj sprawy były przygotowane, ale byliśmy przekonani, że nie ma sensu zwoływać dla tej jednej uchwały do sesji w listopadzie, tak? Liczyliśmy, że tutaj Sejm zmieni pewne zadania. Wcześniej, czy w październiku, czy we wrześniu, no proszę pana, nie można było zwołać tej, czy na sesję Rady przedstawić tej uchwały, ponieważ konsultacje kończyły się 12 listopada, tak? Prosta przyczyna, bardzo łatwa i można to łatwo zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję, myślę, że to tyle wyjaśnień. Dobrze, proszę państwa, głosowanie nad porządkiem odbędzie się również tak imiennie, jak stwierdzaliśmy kworum. Także będę po kolei wyczytywał wszystkich państwa i proszę mówić tak lub nie, lub się wstrzymuję. Radny Brzowski Krzysztof, za, radny Łukasz Cyruk. Jestem za. Radna Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Radny Michał Kruszyński. Jestem za. Radny Piotr Kurzyna. Jestem za. Radna Agnieszka Kwilińska. Jestem za. Radna Jolanta Łatka. Jestem za. Radna Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Zofia Pawłowska. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Jestem za. Radna Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Radny Janusz Siwak. Jestem za. I radny Cezary Wyszyński. Jestem za. Dobrze, porządek dzisiejszej sesji mamy przyjęty. Przechodzimy do punktu 2 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Projekt proszę, żeby omówi pani skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Dzień dobry, witam wszystkich. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Jastrowie na lata 2020-31. Zmienia się załącznik numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej, czyli zmienia się planowaną kwotę dochodów i wydatków, doprowadzając ją do zgodności z uchwałami budżetowymi oraz zwiększa się planowaną kwotę przychodów i rozchodów. Planowana kwota przychodów zwiększona jest z tytułu wolnych środków o 180 tysięcy złotych i po zmianie kwota wolnych środków stanowi 2 485 132 zł. I dla zrównoważenia budżetu zwiększa się również dochody, rozchody o kwotę 180 tysięcy złotych. Planowane rozchody po zmianie stanowią 2 019 772 zł. I kwota tych 180 tysięcy to jest kwota udzielonej pożyczki dla Międzygminnego Związku Bliski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który w dniu 12 listopada 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i na podstawie tej uchwały planuje się, że gmina i miasto Jastrowie udzieli dla związku pożyczki w kwocie 179 704 zł i 17 groszy. Pożyczkę przewiduje się spłacić do końca 2023 roku. Pożyczka nie będzie oprocentowana. Deficyt budżetu pozostaje w niezmienionej kwocie, czyli 2 965 360 zł. I to jest praktycznie cała uchwała. Jeżeli państwo jakieś mają pytania, to proszę. Proszę, radny Piotr Kurzyna prosił o głos. Tak, dziękuję bardzo. Pani skarbnik, ja mam pytanie, czy w tym punkcie, gdzie mamy pożyczkę 108 tysięcy dla PR GOK-u, czy ta pożyczka jest
wymagana, że musimy ją dać, czy możemy jej nie podjąć, dlatego że sytuacja naszego budżetu, z tego jak nam mówiono, nie jest taka najłatwiejsza, więc czy nas w ogóle stać na zadanie pożyczek nieoprocentowanych. Prosimy o wyjaśnienie, czy to jest obowiązkowe, czy możemy tego nie wykonywać, bo tak naprawdę nawet nie mieliśmy spotkania, żeby omówić ten temat głębiej, a on jest dosyć skomplikowany, więc jeżeli byśmy mogli usiąść do tego na spokojnie i porozmawiać faktycznie, jak to ma docelowo wyglądać, na czym polega to dofinansowanie, dlaczego, to byłoby na pewno radnym łatwiej podjąć trafną decyzję, a dzisiaj to tak naprawdę wiele osób nie wie, o co chodzi, dlaczego ta pożyczka miałaby być udzielona. Pan burmistrz, tak, udzieli głosu. Proszę Państwa, żeby odpowiedzieć na Pana pytanie, trzeba zacząć, ja pozwólcie, że sięgnę tutaj do materiałów jeszcze, które mam. Po pierwsze, Szanowni Państwo, dobrze wiecie, że od 2012 roku jesteśmy w związku międzygminnym Piski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. W związku z powyższym, jako gmina scedowaliśmy, ówczesna Rada Miejska scedowała na ten związek wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami, czyli zbieranie odpadów, osiąganie odpowiednich poziomów recyklingu tych odpadów i zagospodarowanie tych odpadów, organizowanie przetargów, pobieranie opłaty za wywożenie odpadów. Wszystko to wykonuje Piski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Jeżeli byście Państwo zapoznali się z historią tego związku, być może część Państwa o tym pamięta, że na początku było znacznie liczniejszy ten związek. Była gmina Szydłowo, która po roku pobytu w związku odeszła w roku 2013, a związane to było z tym, że po prostu jej się nie opłacało być z prostej przyczyny. Na terenie gminy Szydłowo znajduje się wysypisko odpadów, gdzie większość odpadów związkowych trafia właśnie tam. Nasze akurat trafiają do Podzłotów, nasze skrajenki z Okonka, ale te trafiają do Szydłowo, pod Szydłowo, do Kłody dokładnie. I tak zwana opłata za dochodowa, którą posiadało gmina z tytułu tego, że miała tak zwana opłata środowiskowa z tego tytułu, że tam znajdowało się to wysypisko i uciążliwość tego wysypiska, tą opłatą jakby nagradzano gminę, również zgodnie z prawem przechodziła na związek. To było około miliona, nawet ponad milion złotych. W związku z powyższym gmina traciła te pieniądze, to był powód do wyjścia. W ubiegłym roku wszystkie gminy leżące do związku musiały podejmować bardzo trudne decyzje i na początku tego roku również. Wiązało się to z dosyć dużym wzrostem opłat za zagospodarowanie odpadów, czyli stawka, jaką płacą mieszkańcy. Przypomnę Państwu, że jak zaczynał się związek, było to 10 zł, był za segregowane i 15 zł za niesegregowane. Później to sukcesywnie rosło. W tej chwili mamy jedną opłatę, która jest obowiązek segregacji. I tutaj przepraszam, mam jakieś tu problemy. O, już jestem, dobrze. I w tej chwili jest jedna stawka, która obowiązuje właśnie tylko za segregację, a druga opłata to jest opłata karna za odpady, kiedy nie prowadzi się segregacji. To trochę ten mój przydługawy wywód skończę na tym, że w związku z powyższym, że te stawki wzrosły dosyć dużo, dwie gminy, Wyrzycki i Okonek, podjęły decyzję o wyjściu od 1 stycznia 2021 roku ze związku. Jedna z nich stwierdziła, że sama, tutaj Wyrzysk, że sama będzie prowadzić
że sama będzie prowadzić tutaj swoją gospodarkę odpadami, a druga, czyli Okonek, stwierdziła, że będzie to robić w ramach Związku Gmin Krajna, czyli wraca do Złotowa. I szanowni państwo, doszło do sytuacji, że te gminy muszą się rozliczyć ze związkiem. Między innymi dużym problemem w rozliczeniu stało się to, że w 2016 roku związek zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i otrzymał dotację w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. To było wtedy około chyba 14 milionów. A kwota się później zmieniała, bo były różne aneksy i tak dalej. W każdym razie taki rząd wielkości. Na budowę później chyba było 16. W wyniku postępowania przetargowego ta kwota musiała ulec trochę zwiększeniu. Na budowę szoków na terenie wszystkich gmin tutaj będących w związku. Okazało się, że Wysoka nie wybudowała, bo nie załatwiono do końca jakby te sprawy terenu. Do tego jeszcze chyba Białośliwie również nie posiada szoku. Tam były jeszcze inne sprawy związane z protestami mieszkańców. W każdym razie w pozostałych gminach te szoki powstały. One średnio kosztowały od 1 200 000 do nawet chyba 1,5 miliona złotych. Wszystkie były zgłoszone w jednym projekcie, którego trwałość jest 5 lat. I teraz jaka sytuacja nastąpiła w przypadku, kiedy Wyrzysk i Okonek wyszły ze związku, czy wychodzą ze związku, bo one tak naprawdę jeszcze ten miesiąc są i muszą tutaj się rozliczyć ze związkiem. Doszło do sytuacji takiej, że Narodowy Fundusz stwierdził, że w takim razie ta umowa podpisana na budowę tych przoków musi ulec zmianie i musi zostać aneksowana. Trzeba wyłączyć z trwałości, znaczy trzeba wyłączyć te dwa przoki z tych dwóch gmin, które wychodzą i oddać pieniądze, te, które zostały przyznane przez instytucję wdrażającą, czyli właśnie Narodowy Fundusz, jako dofinansowanie. Łącznie, szanowni państwo, jest to łączny koszt. Jest to 2 504 000 złotych, ponad 2,5 miliona, mówiąc krótko, tak? Oprócz tego oczywiście te gminy, bo oprócz tych 85% było jeszcze ten wkład własny 15%. I to były już pieniądze związku. Gmina Okonek, gmina Wyrzysk również zostały tutaj do tego zobowiązane, do rozliczenia się z tych pieniędzy. Ale teraz najważniejsza rzecz. Narodowy Fundusz uzależnił zwrot, nakazał, mówiąc wprost, nakazał zwrot tych pieniędzy do końca tego roku, do grudnia tego roku, ponieważ gminy, które wychodzą, jakby od 1 stycznia te przoki już nie spełniają, nie są w całym tym wniosku. I zarząd musiał złożyć odpowiedni wniosek, odpowiednią korektę projektu i w tej chwili po uzgodnieniach do końca grudnia musi się rozliczyć. Szanowni państwo, w związku z powyższym wezwane zostały gminy do płatności tych pieniędzy, te gminy, które wychodzą. Gminy oczywiście wniosły zażalenie i stwierdziły, że nie są w stanie zapłacić takich pieniędzy. Wcale im się nie dziwię, bo rzeczywiście to są duże kwoty. Niemniej jednak dojdzie prawdopodobnie do sytuacji, bo jednak tutaj PERGOK podjął pewne uchwały, że te gminy spotkają się w sądzie z PERGOKiem i będą musiały rozliczyć się z tych pieniędzy, oddać po prostu te pieniądze. Ale to już jest inna sprawa. Na związku spoczywa obowiązek rozliczenia się z tych dwóch przoków, z pieniędzy dofinansowania, czyli z tych 2,5 miliona. Statut związku mówi wprost w paragrafie bodajże 38 statutu, jakby ktoś sobie chciał zobaczyć, że tutaj gdzieś mam statut, że wszelkie rozliczenia
proporcjonalnie rozliczają wszyscy członkowie związku. Mówiąc krótko, my musimy wszystkie, jako wszystkie gminy, te pieniądze pożyczyć związkowi. On musi oddać w tym roku do Narodowego Funduszu, rozliczyć się z Narodowym Funduszem i będziemy dochodzić, ten związek będzie dochodził tych pieniędzy od Okonka i Wyżyska. Znaczy, tutaj z opinii prawnych, które mamy z Kancelarii Ziemskiej, wspólnicy, no to jest praktycznie przesądzone, że te pieniądze związek odzyska, bo dlatego też jeszcze w tym roku stosowna uchwała powstała. Ona oczywiście została zaskarżona przez te dwie gminy. Z jakim skutkiem, to trudno powiedzieć. Niemniej jednak statut mówi wyraźnie, że gminy, które jakby zobowiązały się do tego, żeby tutaj no wyjść, tak, no bo rozumiem, rady miejskie podjęły taką decyzję, musiały liczyć się z konsekwencjami pewnymi zwrotu tych pieniędzy. Co czas pokaże, to zobaczymy, jak to się skończy. W każdym razie każda gmina zgodnie z pewnym udziałem w ilości śmieci, w ilości odpadów w roku 2019, bo taki rok się brano pod uwagę, wyliczono to parytetem. My jesteśmy tutaj jako gmina, która ma jeden z większych współczynników, dlatego też ta kwota jest, no mówiąc krótko, dosyć duża. Jeżeli Państwo udzielicie takiej zgody, a tutaj, tak mówiąc, między nami no, wyjścia za bardzo nie mamy, żeby ten związek po prostu działał, bo związek, bo pamiętajcie, to nie jest, proszę Państwa, ani spółka, ani to nie jest jakiś inny organ samodzielny. Tak naprawdę jest to związek gmin, który tylko i wyłącznie powstał do tego, żeby realizować pewną politykę odpadową. Czy to robi dobrze, czy to źle, to jest inna dyskusja i pewnie nad tym jeszcze nie raz będziemy rozmawiać, a może za chwilę nawet też, bo mamy jeszcze pewne jedne tutaj zmiany. W każdym razie nasza gmina musi pożyczyć stosowną oczywiście umową na rok czasu 179 704 zł i 17 groszy. No, gmina Piła na przykład ponad 1 100 000, tak? Tutaj są jeszcze gminy takie jak Czanków 130, tak? No, nie chcę tu czytać i mówić, ale Ujście 117 na przykład, Wieleń 140, takie kwoty poszczególne gminy zgodnie z ilością odpadów, z parytetem odpadów muszą pożyczyć, żeby ta pożyczka została spłacona. Jeżeli tego nie zrobimy, Szanowni Państwo, to grozi to, że związek będzie musiał oddać całe dofinansowanie, czyli za te wszystkie 13 przoków, które zostały wybudowane. Byłaby to katastrofa do związku, bo byłoby to, powtarzam, plus odsetki oczywiście, byłaby to kwota no, kilkunastu milionów złotych, więc nie możemy do takich sytuacji dopuścić. Oczywiście to wszystko jest boli, ale jest to od nas niezależne. No, poszczególne rady miejskie miały prawo podjąć takie uchwały i podjęły. Nie wiem, czy do końca wszyscy byli świadomi, jakie konsekwencje będą. Trwałość projektu jest 5 lat. Każdy projekt unijny, bo to są pieniądze unijne, to jest trwałość projektu w minimum te 5 lat. I ta trwałość również musi zostać tutaj zachowana. Te 5 lat, te przoki muszą spełniać, istnieć, tak, i spełniać swoją rolę. Okonek i Wyżysk nie był w stanie zapłacić tego jednorazowo. Próbowano w inny jakiś sposób rozliczyć to. Były wnioski również ze strony związku do tego, żeby choćby rozłożyć to na raty lub w inny sposób. Tutaj nawet mam pismo, kopię pisma do Ministerstwa Klimatu w tej sprawie z prośbą, która jest taką instytucją nadzorującą, bo Narodowy Fundusz jest instytucją wdrażającą, czyli dysponującą, podpisującą umowy, wypłacającą te środki, a instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Klimatu.
I tutaj, Szanowni Państwo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo to wtedy tak to chyba się jeszcze nazywało, to jest, tak się nazywa, z 5 listopada 2002 roku, proszę tylko posłuchać, mówiąc krótko, napisało w ten sposób: zgodnie ze stanowiskiem instytucji wyrażającej, czyli Narodowego Funduszu, oraz mając na uwadze fakt utrzymania trwałości projektu, najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie projektu w pierwotnej fazie przez 5 lat od momentu utrzymania przez beneficjenta płatności końcowej. W przeciwnym razie należy się liczyć z konsekwencjami w postaci zwrotu środków przez beneficjenta, czyli przez związek, proporcjonalnie do wyłączonego zakresu. A tym zakresem jest każdy PSZOK, więc za każdy PSZOK trzeba oddać pieniądze. I tutaj dalej. Podpisując porozumienie ze związkiem w 2016 roku, bo to wtedy było, w zakresie realizacji projektu z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, byliście Państwo świadomi zasad, które obowiązują podczas realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w przypadku której utrzymanie trwałości projektu, w tym efektu ekologicznego, jest priorytetem. Mając na uwadze to, gminy występujące ze Związku Wyżysk i Okonek winne są wraz z odsetkami liczonymi, tak jak dla zaległości podatkowych, oddać się pieniądze. Taka jest tutaj konkluzja. Również Narodowy Fundusz nie zgodził się na jakiekolwiek tutaj rozkładanie na raty, na jakieś płatności, no bo myśleliśmy, że w ten sposób może chociaż uda się. Krótka decyzja, do końca grudnia macie się rozliczyć. W związku z powyższym Związek Walne Zgromadzenie PERGOK podjęło w październiku uchwałę, że licząc ten parytet, o którym Państwu mówiłem, wszystkie gminy muszą jakby złożyć się i udzielić pożyczkę związkowi. Związek rozliczy się z Narodowym Funduszem i będziemy tutaj dochodzić tych pieniędzy od Okonka i od Wyżyska. To tyle. Jeżeli są pytania, to mogę jeszcze odpowiedzieć. A pożyczka zostanie zwrócona do końca 2023 roku. Czy radny Łukasz Syruk jeszcze? No właśnie chciałem się odnieść odnośnie tej pożyczki, bo pan burmistrz mówił, że za rok będzie spłacona, a pani skarbnik powiedziała, że na 3 lata, więc już teraz pan burmistrz się poprawił. Chyba się pan przesłyszał, panie radny, do 2023. Przepraszam, to ja źle powiedziałem, dobrze. Dobrze pan słyszał, do 2023, dokładnie. W pierwszej formie, którą zakładaliśmy, że polubownie gminy zapłacą obie solidarnie te 2,5 miliona, była mowa o tym, że przez ten rok, no bo wiedzieliśmy, że nagle w budżecie oni nie znajdą tych pieniędzy, tak? Dlatego proponowaliśmy, żeby rozliczyli się w roku przyszłym, ujmą to w budżetach. No wynika z tego, że nie bardzo chyba chcą i tutaj zarząd podjął jakby ten rok 2023, czyli taki rok, kiedy no można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że skończą się wszystkie sprawy, które będą w tej sprawy sądowe, odwoławcze i tak dalej, i tak dalej, że te 3 lata sobie zarząd tu PERGOK udaje. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, radny Michał Pawłowski. Panie burmistrzu, pan wcześniej, jak rozmawialiśmy, mówił, że jak wyjdziemy z PERGOK-u, to właśnie będziemy ponosić konsekwencje tego, że będziemy musieli zapłacić za te PSZOK-i. A w tej chwili się okazuje, że Wyżysk i Okonek praktycznie nic nie poniosą, żadnej odpowiedzialności. Sprawa pójdzie do sądu. To może w zamian za to, że udzielimy jej te pożyczki, to może coś możemy żądać, na przykład obniżenia kosztów śmieci. Na przykład śmieci, które są biodegradalne, tak? Osoby wychodzą tam 50 groszy. Może tutaj zmienić stawkę, żeby płacić mniej za te śmieci. Panie radny, pan myli dwie rzeczy w ogóle. Stawka to jest jedna rzecz i tak jak zarząd, znaczy tak jak walne zgromadzenie przyjmie, tak te stawki
są ustalane. Od przyszłego roku podzieliliśmy związek na sektory po to właśnie, żeby spowodować przynajmniej nie wzrost lawinowy stawek, bo stawki rosną, szanowni państwo, z różnych powodów, ale przede wszystkim koszty rosną. My doprowadziliśmy do tego, że Jastrowie i Krainka są w jednym sektorze. Mało tego, włączyliśmy do przetargu naszą firmę, która w konsorcjum wygrała ten przetarg. I jesteśmy przekonani, że na pewno stawki nie wzrosną. Jak będzie w innych sektorach i w innych miastach, to będziecie państwo mogli zobaczyć. Ja już wiem, jakie w kilku miastach stawki są po nowych przetargach i jak to wygląda. Ta stawka przekracza w wielu miejscach ponad 30 zł. W wielu miejscach, no Wyżysk na przykład rozstrzygnął stawkę swoją podstawową, 29,50, tak? Czyli co, ile zyskali z wyjścia dla Pergoku? Z Pergoku 50 groszy. A tak naprawdę, szanowni państwo, my nie wiemy, ile tak naprawdę Wyżysk jeszcze dopłaci do tej, bo niestety coraz więcej samorządów po prostu dopłaca do tego wszystkiego. O tym za chwilę będziemy mówić, bo my też dopłacimy do działalności w roku 2020. Bo to też jest zgodne ze statutem. Po to, bo ta stawka tak naprawdę powinna być w okolicach na dzisiaj 33 zł. Mamy 30 zł. I liczyliśmy się z tym, że będziemy musieli niestety dopłacić. Teraz wracając do tego, co pan mówił. No nie zgodzę się z tym absolutnie, że Wyżycki i Okonek nie poniosą konsekwencji. To poniosą konsekwencje. Wyżycki i Okonek na dzisiaj, ja im się wcale nie dziwię, że oni nie są w stanie znaleźć w budżecie łącznie kwoty 2,5 miliona z odsetkami i oddać tych pieniędzy. Bo jeżeli my byśmy mieli, nie wiem, milion wyciągnąć nagle i zapłacić za coś, to też to byłby problem, tak? No, to byłby diabelny problem, żeby znaleźć jakieś pieniądze jeszcze w wydatkach państwa bieżących tak naprawdę, tak? W wydatkach bieżących, bo to nie jest jakiś wydatek majątkowy, który można, nie wiem, z kredytu pokryć i tak dalej. Nawet przypomnę państwu, że na wydatki bieżące nie można wziąć kredytu. Więc te konsekwencje będą. Podejrzewam, że no i z odsetkami będzie to dużo sporo. Mało tego, do tych pieniędzy, które zostaną oddane do Narodowego Funduszu, pozostaje te 15%, które ze środków własnych Pergok zapłacił za te przody. Ja od początku mówiłem państwu, bo przecież u nas też były takie pytania, może wyjdziemy. Ja byłem świadomy i państwu mówiłem, żebyście też byli świadomi konsekwencji. Nikt chyba nie powie, że optowałem za tym, żeby wyjść tak sobie, bo my mielibyśmy najbardziej ułatwioną sytuację. Mamy swoją firmę, w międzyczasie od 2012 roku te warunki zmieniły się, bo w 2012 roku nasza firma nie mogła wziąć udziału w przetargach, była zbyt mała, nie dysponowała odpowiednim taborem. Teraz poluzowano troszeczkę, sporo poluzowano nawet te obostrzenia, które dotyczyły firm, które wywożą odpady i nasza firma już mogła, co prawda w konsorcjum, ale mogła startować, mówię o Zeciuku. Wtedy nie było takiej szansy, więc podjęliśmy taką decyzję, że będziemy podwykonawcą, żeby po prostu dalej kontrolować to, co się dzieje z naszymi odpadami. I naprawdę ja mogę powiedzieć z perspektywy tych prawie 7 lat, ponad 7 lat, że nie było aż tak źle. No oczywiście zdarzały się różne przypadki, ale jak czytaliście państwo w różnych gminach, to naprawdę u nas nie było tak źle. Nieraz dłużej może wielkogabarytowe, ale też spółka sobie sprawnie z tym radziła. Ja mówiłem od razu, skoro zdecydowaliśmy się podpisać ten wniosek i zgodziliśmy się na to, żeby wejść i ten PSZOK budować, no to trzeba być świadomym, że ta trwałość jest 5-letnia i każdy, kto wychodzi, musi mieć świadomość, że będzie musiał zapłacić za ten przód. Widać, radni w tych dwóch gminach nie do końca chyba mieli świadomość, ale to już jest ich sprawa. Oni w tej chwili będą musieli zapłacić za te pieniądze i tutaj nie ma zmiłuj się. Powiem szczerze, no, mam duże wątpliwości, czy się wymigają z tych. Właściwie nie mam żadnych, o, może tak powiem. Także tak to wygląda. Gdybyśmy my taką podjęli decyzję, dzisiaj też musielibyśmy
około tam miliona złotych oddać, bo nasz PSZOK, z tego co pamiętam, kosztował chyba 1 300 000, tam między 1 300 000 a 1 400 000. No to proszę sobie policzyć 85% plus odsetki, no tak by to było. Tak to wygląda, szanowni państwo. To nie są proste sprawy z gospodarką odpadami. Jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić, bo tutaj za chwilę pani skarbnik będzie dalej czytała państwu również projekt budżetu, zmian budżetowych i jeszcze pewnie wyjaśnienia na ten temat będę. Jeżeli w tej sprawie pożyczki jest jeszcze jakieś pytanie, to proszę bardzo. Proszę radny Piotr Kurzyna, proszę o głos. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Tak, mam pytanie, bo mi się wydaje, że troszkę może za wcześnie chcemy podjąć decyzję, co począć z tym PRGOK-iem. Moim zdaniem mamy czas do końca roku, z tego tak wynika. Nie wiem, czy pozostałe gminy już podjęły jakiekolwiek decyzje, ale na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek, którakolwiek gmina już wyprzedziła ten stan i już podjęła decyzję, co dalej z tymi śmieciami. Ale tak abstrahując też do tych stawek, o których mówi kolega Michał Pawłowski, nasze stawki w Jastrowie są bardzo wysokie i tutaj nie ma co się śmiać. Naprawdę one są jedne z wyższych, a nie jedne z niższych. Jeżeli pan tak mówi, burmistrz, o tych skrajnościach, że będą powyżej 33 zł, powyżej 35-6, że takie powinny być, no to ja się zastanawiam, jakim cudem na przykład Słubice mają najniższe stawki w Polsce i to jest 288 zł na całą 4-osobową rodzinę rocznie. Rocznie, nie miesięcznie, to u nas będzie 2 miesiące prawdopodobnie, a tam jest rocznie, jest Nowy Sącz, który ma 7,50, jest mnóstwo gmin, które mają dużo niższe stawki, daleko nie musimy szukać, gmina wiejska Wałcz, która ma bardzo rozległy teren i kilkanaście różnych miejscowości i te koszty wbrew pozorom powinny wydawać, że będą wyższe, a jest odwrotnie, płacą poniżej tych 30 zł, Także ja się zastanawiam, czy faktycznie PRGOK stanął na wysokości zadania i spełni swoją funkcję, którą powinien spełnić, żeby dbać o to, aby te śmieci były jak najtańsze, żeby ta gospodarka śmieciowa faktycznie była rozwiązana kompleksowo w bardzo dobry sposób. No tego zabrakło. Proszę spytać się mieszkańców, proszę wyjść na ulicę, panie burmistrzu, i spytać się mieszkańców, czy są zadowoleni z tej stawki za śmieci. Większość, nie większość, wszyscy będą mówili, że te stawki są zbyt wysokie i to nie ma co tu fantazjować i szukać jakiegoś smoka na jakieś liczki, proszę pana. Tutaj jest też druga sprawa, jeżeli chodzi o PRGOK i statut. W statucie też spojrzałem, jest taki zapis w paragrafie 45, że gmina ma obowiązek rozliczyć się z PRGOK-iem, czyli to gmina... Przepraszam, czy to jest pytanie, czy to jest monolog, bo ja czekałem na pytania, tak? A tak, nie na monologie polityczne. Tak, dopytuję się, czy... Pytanie. My musimy cokolwiek podejmować, bo tu jest tyle niejasności, tyle zagadek i tyle pytań różnego rodzaju, które chciałbym panu zadać bezpośrednio na jakimś tam spotkaniu, że uważam, że ten dzisiejszy punkt tej pożyczki powinien być przełożony na co najmniej następną sesję, abyśmy mogli spokojnie o tym porozmawiać i zebrać więcej informacji, zdać więcej faktów, mieć czas na zapoznanie się, jak to faktycznie wygląda z drugiej strony. Bo ja pamiętam, że była informacja, że brakuje nam na środki bieżące, dlatego musimy podwyższyć podatki. Okej, podwyższyliśmy podatki i za chwilę okazuje się, że wpada informacja, że musimy udzielić pożyczkę nieoprocentowaną. Czyli się okazuje, że co, zabierzemy mieszkańcom i pożyczymy te pieniądze innym podmiotom. Dla mnie, no, prędzej bym się przychylił do pożyczki dla Okonka, bo w razie czego jak tam nie spłacą, to nawet kawałek ziemi można by wziąć, jest jakieś rozwiązanie, ale w tym przypadku, no to tutaj nie widzę jakiegoś sensu i podstawy, żeby takie wartości tutaj były. Na pewno jest jakieś rozwiązanie. PRGOK pewnie może wziąć jakiś, powiedzmy, kredyt duży terminowy z poręczenia na przykład gmin. Nie wiem, jak to wygląda, nie jestem specjalistą w tej sprawie, dlatego chciałbym, żeby faktycznie można było się spotkać i na ten temat porozmawiać bardziej wnikliwie i poznać medal z tych dwóch stron, ze wszystkich, a nie tylko z jednej strony, jak nam przedstawi pan burmistrz. Także ja bym chciał, panie przewodniczący, zawnioskować o to, aby z tego miejsca właśnie zdjąć te wartości, które dotyczą PRGOK-u i przenieść je na następne spotkanie, które będziemy mieli, dlatego że no,
nie ukrywam, ja chciałbym się bliżej zapoznać z tym tematem. Mieliśmy zbyt mało czasu, jest to sesja nadzwyczajna, a takie tematy powinny być podejmowane w sposób odpowiedzialny i powinniśmy mieć troszkę więcej czasu na zapoznanie się z faktami. Dziękuję. Dziękuję, uważam. Zaraz, panie burmistrzu, chwileczkę, bo z tych informacji, które mamy, znaliśmy tą sytuację, tak jak burmistrz nieraz na sesjach mówił, że obie te gminy chcą wystąpić i konsekwencje, jakie będą, to dzisiaj pan burmistrz tylko potwierdził. I myślę, że tutaj zwlekanie tam przez miesiąc następny, załóżmy, nawet nie ma sensu, bo tu się akurat w tej sytuacji nic nie zmieni. Tak to będzie, że PSKOK musi odzyskać od tych gmin te pieniądze, a póki co musi spłacić i do końca roku i tu się raczej nic nie zmieni. Tak myślę, panie burmistrzu, i nawet nie ma tutaj sensu tego przeciągać, bo no, tak jak mówię, nic tu się na razie w tej sytuacji nie zmieni. To jest moje zdanie. Jeszcze bardzo proszę, pan burmistrz, 2-3 słowa. Proszę państwa, mi trudno jest dyskutować, bo pan Kurzyna myli wiele rzeczy. Oczywiście jak zweryfikować jakieś tam słubice, tak? A nie powiedział pan, jaką stawkę ma gmina Wałcz. Może pan przypomnie, a może pan powie, jaką stawkę ma miasto Wałcz na przykład, tak? Albo miasto bliżej nam Czaplinek lub Borne-Sulinowo lub na przykład Mirosławiec, tak? Która samodzielnie też prowadzi gospodarkę. Również Wałcz samodzielnie prowadzi tą gospodarkę. Wie pan, łatwo z kontekstu wyrwanymi rzeczami tutaj manipulować. Myli pan kilka podstawowych rzeczy. Szanowny panie, taka uchwała została podjęta przez walne zgromadzenie, które obliguje nas do tego zgodnie ze statutem. Skoro zdecydowaliśmy się być w tym związku, to musimy spełniać i wypełniać uchwały związku. Tak naprawdę tu nie ma alternatywy tak lub nie. No i co z tego, jeżeli państwo nie podjęlibyście dzisiaj uchwały, że nie przekażemy tej pożyczki. Pan mówił o podatkach, ale o podatkach, szanowny panie, mówiliśmy o roku 2021, a w tej chwili mówimy o pewnych pieniądzach tu za rok 2020. Więc proszę też nie mylić i próbować tutaj manipulować. Kto chce płacić wyższe stawki śmieciowe? Nikt nie chce płacić, szanowny panie. Nikt nie chce, ale niestety to było w wyniku przetargu. Był monopol jednej firmy i jak na monopolach się wychodzi, to między innymi miasto Wałcz również się przekonało. Przecież pan ma bardzo dobrą wiedzę, jak w Wałczu, jakie są stawki. Proszę o tym powiedzieć radnym, jakie tam są na przykład stawki. Po to zrobiliśmy pewne ruchy, żeby zapobiec wzrostowi stawek w przyszłych latach. Dlatego też zerwaliśmy współpracę jako nasza spółka z Altvaterem i sami chcemy wziąć swoje sprawy, dlatego ucięliśmy. Dla mnie jest niedopuszczalne, żeby stawki były większe niż 30 zł, tak? Niż 30 zł. Uważam, że patrząc na to, pan mówi często też o przetargach, które były, nie wiem, 2 lata temu, 3 lata temu i one jeszcze obowiązują, tak? Ale nowe stawki są na przyszły rok, będą teraz albo są w trakcie rozstrzygnięć, albo właśnie po rozstrzygnięciach i są zupełnie, zupełnie inne. Dlatego też państwo musicie zrozumieć, że będąc w związku, jakimkolwiek związku, ponosimy pewne konsekwencje tego bycia w związku. Można krytykować, można mówić. Ja czytałem tylko posty, które pan zamieścił i pan mówi o pożyczce i tak dalej i czytałem, co tam ludzie w ogóle wypisują. Ludzie nie mają zielonego pojęcia o tym, co traktują per GOG, że to jest jakaś spółka, że to jest jakaś firma, że to jest jakaś Bóg wie kto. To jest związek kilkunastu gmin, które zrzeszyły się po to, żeby wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami, bo w domyśle ona miała być tańsza, tak? Miała być tańsza, a okazało się, że wykorzystali to monopoliści i przejęli takie duże związki. Dlatego też naszym ruchem teraz ostatnim było podział na sektory. Tutaj jeszcze powiem tylko jeszcze panu radnemu Pawłowskiemu. Stawki za odpady liczone są na podstawie właśnie przetargów.
To, ile wyjdą koszty przetargów, do tego jeszcze kwota, która dotyczy rozliczenia, znaczy narzutu na związek, który prowadzi całą administrację, który prowadzi windykację, bo to nie jest tak, szanowni państwo, że wszyscy płacą chętnie. Przecież już państwu mówiłem, że około 25% ludzi nie składa deklaracji. W naszej gminie jest to samo. My w tej stawce, gdyby tak wszyscy płacili w 100% albo w 99%, to pewnie stawka byłaby 25, a może 23. Ale niestety nie wszyscy płacą, niektórzy uporczywie się uchylają. I tutaj mogę mieć pretensje, bo mam pretensje do związku, że za mało, że tak powiem, robi to, żeby wychwycić tych nieuczciwych ludzi. Bo nawet ja, mając pewne informacje o tym, jako przedstawiciel gminy w związku, na temat, ile w danej nieruchomości mieszka osób, no widzę, że ewidentnie ludzie podają nieprawdę, tak? Nie podają, bo może za wysoka stawka, tak? I to jest takie koło zamknięte. Ale jeżeli doprowadzimy do tego, że tych deklaracji będzie tyle i że ludzie będą uczciwie płacić, to oczywiście ta stawka będzie spadała. My w przyszłym roku na pewno będziemy zainteresowani tym, żeby jak najwięcej ludzi te deklaracje złożyło, bo sektorem będziemy teraz rozliczać. Czyli my i Krajenka będziemy się wspólnie rozliczać jakby z kosztów tego sektora. To jest powoli takie wyjście ze związku. Wyjście, ponieważ nie możemy gwałtownie wyjść, żeby nie być w sytuacji Okonka czy Wyżyska. Pewnie wszystkie gminy zrozumiały, że akurat w tym przypadku wspólne zakupy czy wspólne zrobienie przetargu na odpady nie jest dobrą tutaj drogą. Pewnie tak to jest. I można krytykować, można wiele rzeczy mówić, można używać sloganów, bo w innej gminie jest taniej. Bo w innej gminie jest taniej. Tylko niech pan zobaczy, kiedy te przetargi zostały zrobione, tak? Jaka jest stawka. Naprawdę polityka odpadowa jest bardzo ciężką polityką. Niektóre miasta ustalały na przykład według zużycia wody. Teraz słyszałem, że któraś izba obrachunkowa i prokurator zaskarżył tą metodę, tak? Twierdząc, że jest ona niezgodna z prawem, bo jaki jest związek ilości wody zużytej z ilością produkowanych śmieci, tak? Wcześniej było to możliwe. My cały czas trzymamy się tej ilości od osoby i musimy być konsekwentni, ale robimy wszystko, żeby przynajmniej te stawki nie rosły. Szanowni państwo, nie trzeba być tutaj biegłym z dziedziny ekonomii i znawcą, żeby wiedzieć, że wszystkie koszty rosną. Choćby koszty podstawowe pracownicze. Proszę sobie zobaczyć, ile była najniższa płaca w roku 2012-2013, a ile będzie w roku 2021. I jak procentowo to poszło w górę. Śmiem twierdzić, że to będzie około 60-70%. 70%, tak? Same tylko koszty pracownicze, a inne koszty, energia, tak? Jakie nałożono zobowiązania na tych, którzy muszą również te śmieci odebrać. Jak wzrosła opłata marszałkowska od 2012 roku do dzisiaj. Ile była w roku 2012-2013, ile jest. To są koszty, o których można tu godzinami opowiadać. W każdym razie każdy by chciał 5 zł albo 7 zł mieć te odpady i w sposób nieograniczony je oddawać. Jak państwo zobaczycie też, w jaki sposób mieszkańcy oddają te odpady, to jest druga rzecz. No niestety w dużej części one nie są sortowane. Te worki, które my widzimy, to jest tylko czubek góry lodowej. W pojemnikach do zmieszanych odpadów jest wszystko tak naprawdę. I większość, mogę powiedzieć wprost, część może segreguje wstępnie, ale duża część w ogóle nie segreguje. W ogóle nie segreguje. I dlatego też, dopóki tych pewnych zasad nie zrozumiemy, to tak będzie. Będzie to kosztować sporo i będzie to nadal kosztować. Już państwu mówiłem, że kiedyś można było takie jest powszechna świadomość, że na odpadach segregowanych się zarabia. Nie, nic bardziej mylnego. Dzisiaj, proszę państwa, trzeba dopłacać, żeby się pozbyć odpadów segregowanych. Dopłacać. Powiem tylko państwu, panie Michale, o tym bio. Wie pan, ile bio w tej chwili kosztuje oddanie tony bio do kompostowni? 1200 zł. Tony.
1200 zł. W najnowszym tym przetargu, który będzie obowiązywał na rok, na 2021 rok, największą pozycją, bo on poszedł za 5 milionów 700, mówię o dwóch gminach, Krajenka i Jastrowie, największą pozycją jest odbiór zagospodarowania odpadów zmieszanych, on nas będzie kosztować ponad 3 miliony. Ale drugą pozycją, proszę sobie wyobrazić, z kwotą prawie 1 300 000, to jest zagospodarowanie i wywiezienie bio. Proszę zobaczyć, jakie to są pieniądze. I też tak jak pan mówi, uważam, że zachętą być może byłyby kompostowniki, ale nikt za 50 groszy nie będzie kompostował. Bo ja też mam prywatnie kompostownik, ale nawet nie zgłosiłem tego, bo to nie ma sensu za te 50 groszy. Ale już przy 2 zł czy przy 3 zł od osoby miałoby to sens i by spadło. Więc ta polityka musi być troszeczkę inna. Na razie jesteśmy w jednym tyglu, który być może się nie sprawdził, ale jesteśmy. Jesteśmy związani pewnymi umowami, jesteśmy związani środkami unijnymi, które pozyskaliśmy. Chyba że podejmiemy decyzję, że od 2022 roku wychodzimy, wyciągniemy, proszę Państwa, 1 300 000, zapłacimy za PSZOK i nie ma sprawy. Czy tylko taką decyzję podejmiecie Państwo? 1 300 000? Proszę bardzo, zapłacimy. Oni, tutaj związek odda to do Narodowego Funduszu, stosowny aneks wykona i będziemy wolni, tak? No możemy tak zrobić, tylko to będzie nas kosztowało, więc taka jest droga. Jeszcze na koniec powiem, uchwała została podjęta przez związek, jesteśmy zobligowani do tej uchwały, musimy jako członkowie, podpisując statut i akces do związku, musimy obligować uchwały walnego zgromadzenia. To nie ma tak, że my powiemy, nie, my się nie zgadzamy. One były, mogły być, zostać zaskarżone, ale kto miał je zaskarżyć? My, które, to jest w naszym interesie, po to właśnie, żeby ten związek dalej miał płynność i dalej mógł działać, tak? Niestety tak to jest. Jeżeli powstają zobowiązania wobec Narodowego Funduszu, bo te zobowiązania nie ma Okonek Wyżyc, ma per GOK, ma Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który podpisał stosowną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak to wygląda. I tu nie ma czasu na odkładanie czegokolwiek, Szanowni Państwo, a może za miesiąc zastanowimy się, może, tak? No niestety. Musimy podjąć decyzję, to są trudne decyzje. Za chwilę będziemy mówić o dopłacie za rozliczenie za 2020 rok. Tak samo, też kolejne pieniądze, ale z pełną świadomością to zrobiliśmy, bo tak naprawdę, jak ktoś zobaczy w historię na początku roku, pierwsza wątpliwość była taka, że stawka powinna wynosić 34 zł. 34 zł. I to jak mieszkańcy by przyjęli wtedy, tak? Więc część wzięliśmy na siebie w interesie właśnie naszych mieszkańców. Tyle mam do powiedzenia na ten czas. Dziękuję. Dziękuję. Tyle wyjaśnień. Myślę, że to już wystarczy. Panie. Ja jeszcze bym chciała w tej kwestii. Dobrze. Agnieszka Kacperu. Tak. Panie burmistrzu, faktycznie boli to, że mamy udzielić takiej pożyczki, ale jeżeli jest taka, nie mamy innego wyjścia, to ja myślę, tak jak tutaj kolega, że nie ma co odkładać tego. Rozmawiamy też na temat wysokich stawek. Zgadzam się, że są wysokie, ale może gdyby wszyscy płacili, to może by było troszeczkę inaczej. No niestety, masę ludzi nie podaje faktycznie stanu osób, ile zamieszkuje gospodarstwo. Ja podam na przykładzie, mam teraz taką sytuację, właśnie dzisiaj zgłaszałam rano pani komendant. W centrum miasta, mimo że mamy PSZOK-i za moim ogrodem, za moim domem, zaczyna się robić wysypisko. Wielogabarytowe rzeczy wywiezione z soboty na niedzielę. Tu pani komendant obiecała, że zrobi dochodzenie. Czyli tak się naprawdę zastanawiam. Mamy PSZOK, możemy tam zawieźć. Mimo wszystko ludzie no, robią to, co robią. A jeżeli by nie było takiego miejsca, to ja nie wiem, gdzie to wszystko by było. Także ja myślę tutaj, że faktycznie no, dyskusja, dyskutujemy, no ale jest potrzeba, musimy pomóc i chyba nie mamy innego wyjścia i nie ma co to odkładać. Dziękuję bardzo.
Tak jest to w naszym interesie również. Jeszcze radna Elżbieta Magda prosiła o głos. Ja tylko chciałam podsumować, że Okonek i Wyżysk, gminy, które zdecydowały się wystąpić, to miały świadomość, że będą musiały ponosić koszty i mogły troszkę się przygotować, żeby chociaż w jakiś sposób po prostu część jakąś tych pieniędzy wpłacić do związku, żeby było widać ich dobrą wolę chociaż. A tak teraz na wszystkie gminy rozłożyły się te koszty. No niestety, no, jeżeli będzie taka konieczność i dzisiaj zagłosujemy, czy tak, no to dofinansowanie do związku czy wpłynie, żeby też związek już mógł się rozliczyć. No ale Okonek i Wyżysk trochę pokpili sprawę i inne gminy przez to muszą teraz mrozić swoje pieniądze na okres trzech lat. Dziękuję. Dziękuję. Państwa, tam korespondencja trwała dosyć długo. Ja tu przedstawiałem pismo z Ministerstwa Klimatu. Ono tak naprawdę przyszło dopiero w listopadzie. Stanowisko Narodowego Funduszu było jednoznaczne. Trwałość projektu 5 lat, nie ma trwałości projektu, trzeba zwracać pieniądze. Tutaj zarząd podjął pewne kroki, żeby spróbować, może ministerstwo jako instytucja nadzorująca, że może jednak uda się to jakoś rozłożyć, by zarówno dla związku, jak i dla tych gmin, których to dotyczy, czyli Okonka i Wyżyska, że uda się to jakoś załatwić. Niestety nie udało się, stanowisko również Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest jednoznaczne. Należy, nie ma trwałości, trzeba oddać pieniądze z odsetkami i tyle. I taka jest decyzja. Zgromadzenie, Szanowni Państwo, przecież nikt, nie, chyba nie myślicie, że nikt z wójtów, burmistrzów nie podniósł rękę za tym, żeby wypłacać takie pieniądze. Są tu małe gminy, które muszą około 100 tysięcy złotych przeznaczyć na te pożyczki. To trzeba znaleźć te pieniądze w tegorocznych budżetach, tak? To nie jest łatwe. Nikt nie był z tego szczęśliwy, ale nie mamy wyjścia. Musimy te 2,5 miliona, trochę nas Okonek rzeczywiście tu postawił i wyrzec, no tak pod ścianą, ale ja nie chcę oceniać, broń Boże, to jest decyzja tylko i wyłącznie tu włodarzy poszczególnych gmin, ich rad. Jaki będzie efekt tego wszystkiego, no zobaczymy, ale jestem przekonany, że te pieniądze, znaczy jestem pewien, że te pieniądze do nas trafią z powrotem. To jest pewność, to jest po prostu pożyczka, pamiętajmy Państwo. Za chwilę będziemy mówili o kosztach za rok 2000, udziale w poniesionych kosztach. To jest inna rzecz, ale to akurat jest pożyczka, bo tu padło pytanie, że PERGOK mógłby wziąć pożyczkę. Proszę Państwa, to nie jest firma, ja jeszcze raz powtarzam, to nie jest firma, to jest jakby zakład budżetowy, który powołał bez osobowości prawnej, bo bez, nawet gdybyśmy PERGOK wziął, bo może brać przejściową pożyczkę również jak każdy zakład budżetowy, jak każda gmina, ale bez naszej zgody, bez zgody walnego, nie ma możliwości, żeby jakieś wieloletnie pożyczki brać. Mało tego, każda z tych pożyczek, które by PERGOK teoretycznie mógł wziąć, jeżeli by wziął, to i tak u nas by było zapisane w naszych obciążeniach kredytowych, tak? Z stosownym udziałem oczywiście, bo musielibyśmy tutaj również pokazać. Tak to działa niestety. To nie jest osobna spółka, firma, bo tak ludzie odbierają. Ja prostym ludziom się nie dziwię, bo jaką wiedzę może mieć zwykły tam człowiek, przeciętny, tak mówiąc, zjadacz chleba, co to jest PERGO, który dostaje wezwanie, że nie zapłacił. No mówi, jakaś firma, tak, jakaś spółka. Ja takie pytania często miałem, zanim wyjaśniałem. To jest, mówiąc kolokwialnie, zakład budżetowy kilkunastu gmin i on realizuje zadania gminy. A to, w jaki sposób realizuje, czy lepiej, czy gorzej, to jest inna sprawa. I na jakim rynku działa przede wszystkim. Jakie są powody. To tyle, dziękuję. Dziękuję. To myślę, że już tyle wyjaśnień wystarczy. Radny Piotrkużyna jeszcze trzeci raz w tym temacie chciałby zabrać głos. Szybko, bardzo proszę. Może nie tyle trzeci raz, co w takim razie podczas tych wyjaśnień, to zanim chciałbym złożyć wniosek tak naprawdę.
Ale jeszcze zanim do tego wniosku dojdę, to jeszcze chciałbym zwrócić uwagę pani Agnieszko, pani radna Agnieszko Kaszberuk, to, że 20% osób nie płaci, to pani sądzi, że kto za to, kto zajmuje się deklaracjami? No, ktoś zajmuje się tymi deklaracjami i te 20% nie płaci, pozostali muszą płacić za nich. No to, czyli wychodzi na to, że ktoś tak naprawdę nie zrobił swojej roboty i tyle, nie? Jeżeli chodzi o, panie burmistrzu, tak pozwolę sobie odpowiedzieć, bo mówi pan, że rzucać slogany, że wrzucać jakieś slogany i inne gminy do porównania, to nie jest sztuka, tylko zauważę, że przy dzisiejszej wypowiedzi to pan rzuca jakieś slogany, że w Wałczu, w mieście Wałczu jest tak, tak i tak. No, to, że mamy biuro w Wałczu i faktycznie wiem, co tu się dzieje, to nie znaczy, że jestem winny tej stawce za śmieci. A jaka jest tam stawka w Wałczu, panie radny? Bo za chwilę pan do tego dojdzie, że... A jaka stawka jest w Wałczu? A jaka jest, jak często są wywożone odpady, dlaczego taka stawka jest? No widzi pan, a widzi pan. Panie przewodniczący, czy pan prowadzi tą sesję, czy pan burmistrz? Nie wiem, bo nie wiem, czy pan prowadzi tą sesję, czy pan burmistrz. Jakby pan prowadzi, to prosiłbym, żeby pan burmistrz wyłączył mikrofon, bo zakłóca też. Właśnie prosiłbym o to, panie przewodniczący, bo to już jest śmieszne, że tutaj dywagacje jakieś polityczne prowadzi. Czy to pan statut w ogóle naszej gminy, bo widzę, że pan nie ogarnia, co się dzieje tutaj podczas sesji, że burmistrz ma pierwszeństwo wypowiedzi, ale nie może przerywać radnym. Powinien mieć jakąś kulturę i wzajemnie wypowiadać się w sposób jakiś tam kulturalny. Nikt panu burmistrzowi nie przeszkadzał, gdy prowadził monolog, prawda? Więc możemy tutaj spokojnie też... Ja prosiłem, żeby już jak najszybciej kończyć tą dyskusję, bo tak. Tyle wyjaśnień, no tak jak pan burmistrz powiedział, że no trzeba naprawdę mieć złą wolę, żeby nie wysnuć wniosku, że musimy po prostu taką decyzję dzisiaj podjąć i wszystko. Ja uważam, że już jest jak gdyby zbędna ta dyskusja. Tak, panie przewodniczący, dlatego chcę dojść do wniosku, tylko pan burmistrz... Zaczynamy stawkę rozmawiać w Wałczu, czy w jakimś tam w Cimniu Dolnym, no to już w ogóle... Panie przewodniczący, dlatego do końca zbliżać. Dlatego chcę złożyć wniosek i szkoda, że pan burmistrz faktycznie się włącza i przeszkadza w tym. Mam nadzieję, że będzie mi dane w ten wniosek do końca powiedzieć państwu, bo moja propozycja jest taka, no... Była mowa, że jest to skomplikowana materia, że odpady komunalne to nie jest taka prosta rzecz, jakby się komuś wydawało i dla zwykłego człowieka to nie jest nic prostego. Więc drodzy państwo, spotkajmy się faktycznie jeszcze raz w jakiejś tam gronie i przedyskutujmy ten temat, spójrzmy jak inne gminy reagują, czy są jakieś rozwiązania i ja chciałbym przed podjęciem tak odpowiedzialnej decyzji o udzieleniu jakiejkolwiek pożyczki, chciałbym mieć troszkę większą wiedzę niż tą, co pan burmistrz powiedział, bo jak państwo przeczytają sobie na stronie PRGOP-u, jest oświadczenie w związku, jest tam bardziej to jest prośba, żeby tą pożyczkę udzielić, niż obligatoryjny nakaz, a pan mówił, że jest obligatoryjny nakaz. Ale wchodząc do tego wnioski, drodzy państwo, chciałbym zawnioskować, żeby z tej uchwały, którą mamy odnośnie budżetu, wyciągnąć te punkty, które dotyczą właśnie PRGOP-u i przenieść ją i przenieść je na późniejszy termin, na następną sesję. Wydaje mi się, że jest to zasadne, bo wtedy poznamy więcej szczegółów. Ja przyznam, że mam zbyt małą wiedzę, żeby podjąć odpowiedzialną decyzję i taka jest moja prośba, żeby pan przewodniczący procedował mój wniosek o zmiany w uchwale, czyli wykreślenie punktów, w których mamy pożyczkę dla PRGOK-u oraz tą dotację, przepraszam, oraz koszty w punkcie czwartym gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Żeby te dwa punkty wycofać i podejmiemy decyzję na następnej sesji, tym bardziej będziemy mieć dwie sesje, to chciałbym prosić o taki wniosek. Dziękuję. No i nie da się z radnemu wytłumaczyć powiedzmy przez godzinę, dlaczego taka uchwała musi być podjęta. Jeszcze przepraszam, pan burmistrz prosi o głos, ale proszę też... Jak... Państwa, szkoda dyskusji, pan radny Kurzyna ma swoje i on będzie jak Katarynka nawijał cały czas. Proszę bardzo, to jest uchwała, która nas obliguje, która jest, została podjęta. Powtarzam państwu, jeżeli organ, który uchwałę podjął, tak naprawdę ta uchwała nas zobowiązuje do pewnych działań i tyle. Bo zgodnie z tym, co mówiłem państwu wcześniej, zgodziliśmy się być w tym związku, zaakceptowaliśmy statut,
również uchwałą Rady Miejskiej. Musimy spełniać te uchwały, które są, tak? I czy się komuś to podoba, czy nie? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, tu nie ma o czym dyskutować. Pan radny chce robić debatę następna sesja będzie sesją budżetową. I tyle. Mówi Pan, że jak inne gminy się zachowają, a jak mają się zachować? Muszą to zrobić, czy im się podoba, czy nie, bo obliguje ich właśnie ta podjęta przez przedstawicieli uchwała, którzy działają również w interesie poszczególnych gmin. I tyle. Szanowni Państwo, naprawdę tu nie ma wyjścia. Ja chyba klarownie i jasno wytłumaczyłem, o co chodzi. Tak to niestety jest. Takie są działania i takie są zasady, jeżeli jesteśmy w jakimś związku. Jeżeli jesteśmy w związku, musimy obligatoryjnie działać tak, jak zostało to zaakceptowane. Scedowaliśmy na związek pewne zadania dotyczące gospodarki odpadami. I tyle. Można tu sobie dyskutować, pan będzie płomienne mowy wygłaszał, mówił naprawdę wiele niepotrzebnych słów, a tu jest zasada prosta. I tyle. Myślę, panie przewodniczący, że powinniśmy zakończyć tą dyskusję czczą tak naprawdę już w wielu momentach, podjąć uchwałę i tyle, bo to nie ma sensu dalej i nie widzę takiej nawet potrzeby. Dlatego upominam już któryś raz z kolei, żeby skończyć dyskusję nad tą uchwałą, z tym, że jak już Rady Piotrkużyna tutaj zawnioskował, gdybyśmy chcieli ten wniosek przegłosować, prawdopodobnie musimy tutaj... Ja bym prosił pana mecenasa o wypowiedź, bo ja byłem tutaj, jest to sesja, przypomnę, w trybie nadzwyczajnym i tutaj jest odpowiednia procedura do takich sesji. Nie wiem, czy pan mecenas nas słyszy, czy mógłby się w tym do tego wniosku pana radnego Kurzyny odnieść. Panie mecenasie, czy powinniśmy w tej chwili ten wniosek przegłosować, zanim przejdziemy do głosowania nad uchwałą? Słyszę wszystkich, całą dyskusję również słyszałem, natomiast odnosząc się do wniosku pana radnego Kurzyny, no muszę w pierwszej kolejności stwierdzić, że można go byłoby potraktować tylko w kategoriach poprawki zgłoszonej do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF-u. Ale z drugiej strony, no jednak muszę stwierdzić, że ten wniosek jest daleko nieprecyzyjny, bo jednak poprawki nie można oprzeć tylko na twierdzeniu, na użyciu takich sformułowań, że chodzi o wykreślenie z projektu uchwały spraw dotyczących tej pożyczki. Jeżeli wniosek miałby jako wniosek formalny, czy jako poprawka bardziej, miałby zostać przegłosowany, musi zostać sformułowany w taki sposób, aby wszyscy radni wiedzieli, czego poprawka dotyczy i jaki wywrze generalnie skutek, na czym będzie polegać zmiana pierwotnej uchwały. Na tą chwilę taki wniosek, taką poprawkę generalnie uważam za bezprzedmiotową i nie powinna być w ogóle poddana głosowaniu, żeby ewentualnie nawet nie skutkowało to koniecznością reasumpcji głosowania, no chyba, że pan radny na tyle jasno sprecyzuje, żeby było wszystko jasne. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Piotrkużyna. Dziękuję bardzo. Ma pan rację, panie radco prawny, więc żeby było prościej, to prosiłbym o wyświetlenie, państwo mają na monitorze, tej uchwały, żeby każdy wiedział, o czym mówimy i wówczas będziemy po kolei mówić, co chcemy, o co wnioskuję, co chciałbym, żeby było z tej uchwały wykreślone. Więc jeżeli można prosić o wrzucenie na monitor tejże uchwały, to będziemy od razu na bieżąco mówić. Od razu odpowiadam, nie możemy wyświetlić tej uchwały. Nie możemy. Nie. Ja myślę, że przejdziemy do głosowania. Kto będzie uważał, że tą uchwałę chce przyjąć, to zagłosuje za tak. Kto nie, to... Dobrze, to państwo mają tą uchwałę pewnie przed sobą lub pamiętają, co było napisane. Więc chciałbym wnioskować o zmiany w uchwale budżetowej, gdzie mamy punkt udzielenie pożyczki i kredyt, kwota 180 tysięcy złotych.
żeby wykreślić ją poprzez zmniejszenie wolnych środków, pozostawienie wolnych środków w niezmieniony sposób, czyli pozostaje kwota 4 805 tysięcy, przychody zostają w kwocie 4 805 132 tysiące złotych oraz proszę o wykreślenie punktu dotyczącego gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie mamy punkt opłaty na rzecz Międzygminnego Związku Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z tytułu rozliczeń kosztów gospodarki odpadami za 2020 rok, gdzie mamy kwotę 104 tysiące złotych. Czyli chciałbym, żeby te punkty wycofać z uchwały. Bardzo proszę, pan burmistrz jeszcze. Szanowni Państwo, obie uchwały zostały podjęte. Konsekwencją, muszę to Państwu powiedzieć, konsekwencją tego, że na przykład dzisiaj wyrzucilibyście Państwo, że nie rozliczymy się za rok 2020, teraz mówię o tej drugiej części, tak, z PERGOK-iem do 10 grudnia i nie dokonamy wpłaty, będzie wystawienie tytułu wykonawczego na gminę. Czy pan to rozumie, panie Kurzyna? Czy pan to rozumie? Nie rozumie pan, widzę, tak? To jest obowiązek gminy, bo, takie, bo taka jest uchwała walnego zgromadzenia. Proszę Państwa, jeżeli my nie podejmiemy dzisiaj, to po prostu będzie tytuł wykonawczy nałożony na gminę i tyle. No, tyle chciałem powiedzieć. Ale kiedy będzie ten tytuł? Nie dajmy się, proszę Państwa, manipulować. W uchwale PERGOK-u jest czas na rozliczenie się za rok 2020 do 10 grudnia. Rozumie pan? Do 10 grudnia. Ma pan, może pan sobie na stronie zobaczyć te uchwały. Państwo musicie mieć taką wiedzę, że to są konsekwencje również dla nas. Dziękuję. Ja jeszcze tylko się zwrócę raz do radnego Piotra Kurzyny, bo sytuacja jest taka, że ja wiem na 99%, że te wnioski pana będą odrzucone i czy pan dalej podtrzymuje swój wniosek. Bo to nie ma najmniejszego sensu, tak? Radni, myślę, że do wszystkich dotarło, jakie będą konsekwencje i czym to zaskutkuje, a efekt będzie zawsze taki sam, że i tak tego kredytu musimy udzielić i tak musimy udzielić. Więc bardzo bym tylko prosił pana Piotra Kurzynę, żeby się wycofał z tego wniosku, bo nie ma to najmniejszego sensu. Mogę? Tak. Panie proszę. Przewodniczący, jeżeli składam wniosek, to mam jakiś cel, po prostu chcę dowiedzieć się więcej na ten temat. Mamy zwoływaną sesję nadzwyczajną w szybkim tempie. Dlaczego o tym nas wcześniej nie wrzucono większej ilości informacji? Dlaczego, mimo że została podjęta uchwała 12 listopada, już można było nawet i 13 listopada puścić wszystkie uchwały do radnych, powiedzieć, jaka jest sytuacja, byśmy się z tym zaznajomili, mielibyśmy więcej czasu na dowiedzenie się, o co dokładnie chodzi. A tak musieliśmy swoimi sposobami wyszukiwać jakieś tam informacje. Panie kolego radny, jeszcze raz tylko chcę prosić, bo znowu wraca pan do tego samego tematu. Cały czas pan mówi w koło Macieju to samo. Panie przewodniczący, ja chciałbym zwrócić jedną ważną uwagę. Jeżeli można, nie będę teraz formalnie, bo pan radny Kurzyna pomylił podstawowe sprawy. Pan radny, my jesteśmy w tej chwili w punkcie podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031, a pan Kurzyna wnioskuje o zmiany w uchwale budżetowej, której jeszcze w ogóle nie omawialiśmy. No, o czym my mówimy? To jest właśnie jego, proszę państwa, tak pan radny działa. No niestety, jesteśmy w punkcie drugim podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 i tam jest wpisana pożyczka, a on proponuje, żeby zmienić uchwałę budżetową, która jeszcze nie omawialiśmy. O czym my mówimy w ogóle, panie Kurzyna? Naprawdę, niech pan trochę zacznie zastanawiać się, o czym mówimy. Panie przewodniczący, w takim razie, skoro mamy mandat funkcjonować, proszę wyświetlić wszystkim radnym na monitorze. Mamy tutaj podgląd, że jest sesja. Proszę wyświetlić tą uchwałę, żeby wszyscy radni zobaczyli. Dokładnie o tym pan wie, że nie ma takiej możliwości wyświetlenia. Ma to pan w materiałach. Panie przewodniczący, pan prowadzi ktoś inny, bo jakieś duchy słyszę. Panie Piotrze, proszę się nie przekrzykiwać.
No co no? No tak, bo nie wiem, kto prowadzi sesję, panie przewodniczący. No wygląda na to, że pan. To się cieszę. Panie przewodniczący... Nie udzieliłem na razie panu głosu. Zaraz sprawdzimy, czy możemy wyświetlić tą uchwałę WPF, tak? Zaraz pan dostanie odpowiedź. Nie jest to takie proste, od razu mówię, bo nie mamy tutaj w tej chwili technicznie, nie ma jej tutaj jak gdyby w tym systemie. Trzeba dopiero ściągnąć tę uchwałę, żeby ją móc wyświetlić. Pewnie podłączenie i tak dalej. Także słucham, panie Piotrze. Czyli rozumiem, że nie jesteśmy przygotowani na tą sesję online, żeby dobrze przeprowadzić. W takim razie sprecyzuję to, żeby faktycznie nie utrudniać i sprecyzować bardziej dokładnie. To prosiłbym tylko o wycofanie z uchwały WPF-u kwotę pożyczki 180 tysięcy złotych. Wskazuję dokładnie, czego to dotyczy i wszyscy radni w tym momencie wiedzą. I prosiłbym, żeby tym tematem się zająć na następnej sesji. Wnioskuję o wycofanie z tej uchwały pożyczki 180 tysięcy złotych, która dotyczy, żeby być dokładnym, dotyczy udzielenia pożyczki kredytu kwota 108 tysięcy złotych dla Związku Międzygminnego Policji Region Gospodarczych Podanie. Wnioskuję o to. Dziękuję. Jesteśmy na tyle przygotowani. Każdy z radnych ma tą uchwałę. Pan Piotr Kurzyna chce, żeby ją teraz wyświetlić, żeby każdy miał ją na monitorze. Nie wiem, czy ludzie, znaczy radni mają pewnie telefony przy sobie i tak dalej, gdzie można na pocztę zajrzeć. A my w tej chwili, no trochę by musiało to potrwać, żeby to wyświetlić. A druga sprawa jest taka, że musielibyśmy teraz tutaj przerwać obrady i wprowadzić to głosowanie nad wproponowaną przez pana zmianą do uchwały o WPF-ie. No, musimy głosować nad wnioskiem. Także chwileczkę ewentualnie przerwy. Ja bym prosił już, żeby może nie szukać tej uchwały, bo tu jest właśnie prosto, tylko czy możemy zrobić chwilę przerwy. Dobra, chwileczkę przerwy i przygotujemy w systemie głosowanie nad wnioskiem pana radnego Piotra Kurzyny.
No, dobrze, możemy zaczynać z tym, że nie widzę pani Agnieszki Kacperuk, pani Joli, pana Janusza. Bardzo proszę, żeby wrócili na miejsce, jeżeli... Jakieś telefony były, to najpierw musimy poczekać. Mm-hmm. Czy państwo, jest przygotowana ta poprawka do przegłosowania czy radnego Piotra Kurzyny w sprawie pożyczki SZKOK? I to jest zmiana dotycząca tej uchwały WPF-u. Pan Piotr Kurzyna wnioskował o wycofanie tego zapisu, że przychody zwiększa się o kwotę 180 tysięcy i muszę powiedzieć, dopowiedzieć, bo to pewnie za tym samym idzie i to jest w punkcie trzecim, podpunkt pierwszy, gdzie się zwiększa o 180 tysięcy i w punkt drugi, że się rozchody się również zwiększa, tak? Także o wykreślenie tego z tej uchwały wnioskował pan Piotr Kurzyna. Przejdziemy do głosowania. Będę pytał, kto jest za tą poprawką, kto jest przeciw. Zaczynam od siebie. Brzozowski Krzysztof. Jestem przeciwny tej przyjęciu tej poprawki. Radny Łukasz Cyruk. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan radny Łukasz Cyruk się wstrzymuje. Radna Agnieszka Kacperuk. Jestem przeciwna. Radny Kurzyna Piotr. Oczywiście jestem za tą poprawką. Radna Agnieszka Kwilińska. Jestem przeciw. Radna Jolanta Łatka. Jestem przeciw. Radna Magda Elżbieta. Przeciw. Przeciw. Radna Pawłowska Zofia. Przeciw. Radny Pawłowski Michał. Ja się wstrzymuję. Radna Ruta Zygier Monika. Wstrzymuję się. Radny Siwak Janusz. Przeciw. I radny Wyszyński Cezary. Przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona 8 głosami przeciw, 1 za i przy 3 głosach wstrzymujących. Dobrze, to przechodzimy do głosowania całej uchwały. Podjęcie punkt drugi porządku, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zarządzam głosowanie i będę teraz znowu czytał alfabetycznie. Krzysztof Brzozowski za, jestem za. Radny Łukasz Cyruk. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Radna Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Radny Kurzyna Piotr. Wstrzymuje się. Radna Kwilińska Agnieszka. Jestem za. Radna Łatka Jolanta. Jestem za. Radna Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Pawłowska Zofia. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Wstrzymuję się. Radna Ruta Zygiel Monika. Wstrzymuję się. Radny Siwak Janusz. Jestem za. Radny Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 8 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących i otrzymuje numer 251 łamane na 2020. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020 rok. I też również proszę panią skarbnik Małgorzatę Blicharz-Głowacką o kilka słów na temat tej uchwały.
Nie słyszymy pani. A powinno być. Już. Coś słychać. Już słychać? Tak. Tak? Dobrze. Zmiany budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020 rok. Uchwała przedstawia się następująco. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty dochodów o kwotę 74 tysiące złotych i kwota dochodów po zmianach stanowi 57 910 298 zł 96 groszy. W tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 947 zł, a dochody majątkowe o kwotę 53 zł. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty wydatków budżetowych o kwotę 74 tysiące złotych. Kwota po zmianie, planowana kwota wydatków stanowi kwotę 60 875 658 zł 96 groszy i w całości stanowią to wydatki bieżące. Dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 88 330 zł. I zmiany te są zgodne z załącznikiem numer 1 i 2 uchwały. Ponadto teraz przedstawię, na czym polegają te zmiany. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74 tysiące z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o kwotę 100 zł. Są to dochody, wpływy z różnych dochodów w szkole podstawowej numer 1, i są to środki, które szkoła pozyskała z tytułu wypłaty wynagrodzenia płatnika za odprowadzenie terminowo składek ZUS i podatku dochodowego. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 153 zł. Są to również dochody, które znajdują się w szkole podstawowej numer 1 i są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto szkoła podstawowa numer 1 zwiększa dochody majątkowe z tytułu sprzedaży makulatury o kwotę 53 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163 330 zł. I tak w dziale administracja publiczna na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się 20 000 zł. W dziale oświata i wychowanie dla szkoła podstawowa numer 2 zwiększa plan na wynagrodzenia i zakładowy fundusz socjalny o kwotę 8690 zł. Szkoła podstawowa w Sypniewie zwiększa plan na wynagrodzenia i na składki ZUS-owskie o 5580 zł. I zespół szkół w Jastrowiu zwiększa plan na wynagrodzenia i umowy zlecenie o 24 tysiące zł. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie stanowi 60 zł. Jest to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole podstawowej numer 2. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się kwotę opłaty na rzecz Międzygminnego Związku Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi o kwotę 104 tysiące zł i są to rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami za bieżący rok. Po prostu mieszkańcy, tak burmistrz już o tym mówił, takie są koszty, które są przewidziane dla naszej gminy w tym roku, które musimy pokryć za naszych mieszkańców. Wydatki bieżące w dziale administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 20 tysięcy złotych, są to wynagrodzenia osobowe pracowników. W dziale oświata i wychowanie 38 330 zł, są to środki, które zmniejszają nasze szkoły bieżące wydatki. I tak szkoła podstawowa numer 2 zmniejsza wydatki o kwotę 8 750 zł, szkoła podstawowa w Sypniewie o 5 580 zł i zespół szkół w Jastrowie o 24 tysiące. I tu przedtem przedstawiłam, że środki te szkoły przeznaczyły na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli. W dziale kultura fizyczna zmniejsza się kwotę dotacji na realizację dotacji dla stowarzyszeń o kwotę 20 tysięcy złotych i są to środki, które zaoszczędzone zostały w pierwszym półroczu przez kluby sportowe w związku z niewykorzystaniem pełnych kwot dotacji związanych z COVID-em. Jeszcze zmienia się załącznik Fundusz Sołecki. Sołectwo Nadarzyce 29 października odbyło swoje zebranie wiejskie i uchwaliło, że nie są w stanie wykonać zadania zagospodarowanie terenu zieleni we wsi Nadarzyce z uwagi na COVID i środki te przeznaczają na doposażenie placu zabaw w Nadarzycach. Środki te mieszczą się w tym samym dziale, rozdziale klasyfikacji budżetowej, także tego nawet nie widać w zmianach.
Dla zrównoważenia budżetu wprowadza się następujące zmiany. Przychody, tak jak w uchwale WPF, zwiększa się o kwotę 180 tysięcy złotych i są to wolne środki. Rozchody zwiększa się o kwotę 180 tysięcy z tytułu udzielonych pożyczek kredytów, o kwotę 180 tysięcy i są to środki przeznaczone, jak już Państwo wiedzą, na pożyczkę dla Związku Międzygminnego. Deficyt ustalony na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosi 2 965 360 zł. I będzie on sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami oraz wolnymi środkami. I tu na końcu w uzasadnieniu Państwo jeszcze mają wypisane, jak w ciągu roku były wprowadzane, w jakich kwotach były wprowadzane wolne środki. To już myślę, że Państwo się z tym zapoznali. I nie wiem, to wszystko. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. Są pytania co do Pani Skarbnik. Bardzo proszę, Radny Łukasz Cyruk. Chciałbym się zapytać o kulturę fizyczną. Tam było minus 20 tysięcy. Chciałbym się zapytać dokładnie, ile każdy klub poniósł straty na pandemii, jeśli jest możliwość. I drugie pytanie, to już chyba do Pana Burmistrza, czy my co roku będziemy musieli po 100 tysięcy dokładać do gospodarki śmieciowej? Dobrze, to ja odpowiem na to pierwsze pytanie. Wie Pan co, znaczy w związku z COVID-em nie odbywały się zajęcia sportowe i to nie są koszty, tylko po prostu są zaoszczędzone pieniądze, które nie zostały wydane przez te kluby na organizację jakichś, nie wiem, turniejów sportowych, opłat dla sędziów, tak po prostu, tak, zajęć sportowych. Tak, Polonia Jastrowie w tym roku 35 tysięcy oddała już wcześniej. Środki te zostały wykorzystane na zagospodarowanie stadionu miejskiego, a pozostałe dwa kluby, teraz tak nie powiem tak dokładnie, ale to na pewno było Samborsko, Sypniewo i Brzeźnica, oddały tam jeden chyba 7 tysięcy coś, a drugi 11 tysięcy i to się składa na, no jakoś tak nie powiem dokładnie, ale około 20 tysięcy. I teraz Pana Burmistrza, tak? Poproszę o te 100 tysięcy, tak? Dopłaty. Pytanie co najmniej dziwne, czy co roku będziemy dokładać 100 tysięcy? A jak się okaże, że w przyszłym roku będziemy musieli dokładać 40 tysięcy albo 50? To wynika, panie radny, ze statutu. Po prostu trzeba czytać dokumenty. Jeżeli pan się wczyta w statut związku, to pan przeczyta pan artykuł 38, który mówi wyraźnie, że w kosztach działalności związku muszą partycypować wszystkie gminy, które tworzą związek, tak? I jeżeli okaże się, że te koszty przewyższają wpływy, no to niestety trzeba dopłacać do tego. Oczywiście nikt nie zakłada, że związek będzie miał stratę. Dlatego też mam nadzieję, że w przyszłym roku tego nie będzie. Ale trudno mi powiedzieć tak naprawdę, jaki będzie koszt wywozu odpadów, bo przetarg to jest pewna kwota, którą zaoferowali tutaj dwie firmy, czyli konsorcjum Zeciuka i Mzuka Złotowskiego, ale tak naprawdę rozliczymy się ostatecznie z tymi firmami w naszym sektorze, mówię o Jastrowiu Krajęce, z ilości wywiezionych ton odpadów. I to jest najważniejsze. Mówiąc krótko, jeżeli w tej puli pieniędzy, które zaoferowały obie firmy, zmieści się określona ilość ton, które są przewidziane, a tak myślę, że będzie, bo dosyć wysoko ustawiono te progi, to żadnych dopłat nie powinno być. Ale jeżeli się okaże, że tych śmieci będzie na przykład 20% więcej niż założono w specyfikacji przetargowej, to niestety ktoś będzie musiał dopłacić. I są dwie drogi. Albo zwiększenie stawki dla mieszkańców, a chyba też go nikt nie chce, albo gmina właśnie wyłoży pieniądze. Tak? Tak to wygląda. Więc na dzisiaj to nie można mówić o tym, czy dołożymy, czy nie dołożymy. Trudno tu powiedzieć, jaka będzie sytuacja. Ja myślę, analizując tą specyfikację przetargową, że tam jeszcze mamy naprawdę spory margines i nie powinno być tak, powinno być spokojnie, że ta stawka 30 zł, bo taką chcemy zostawić w naszym sektorze, spokojnie wystarczy. Bo również w tej stawce po raz pierwszy będzie na przykład obsługa
obu przoków w Krajęce i w Jastrowiu. Do tej pory to było poza przetargiem, tak? Teraz jest trochę inaczej w tym przetargu. Jakby wszystkie koszty pokazujemy z całego systemu w tych naszych dwóch gminach. To jest takie nowum, no zobaczymy, jak to będzie. Proszę Państwa, czy gmina będzie prowadziła gospodarkę w związku, czy też w takim rejonie, czy w sektorze, jak teraz będzie, czy też indywidualnie, pewne rzeczy są nieprzewidywalne. Ja obserwuję, jak jeden z burmistrzów publikuje co miesiąc koszty wywiezienia odpadów, no niedaleka gmina w zachodniopomorskim, tylko powiem, i co miesiąc pokazuje, ile to kosztuje, ile zmieszanych, ile segregowanych i jaka powinna być stawka. Na dzisiaj ta stawka u nich jest tam 30 chyba 1 zł i bywają miesiące, że ta stawka dochodzi wynikająca z ilości wywiezionych odpadów, że powinna być 37. Jest stawka, są miesiące, gdzie ona jest poniżej tych 31 zł, tak? Pewnie jakaś średnia będzie oby tam koło tych 31 i on w to, no ma nadzieję, że po prostu się zmieszczą. Jeżeli nie, to będą musieli z budżetu gminy radni podjąć decyzję i dopłacić po prostu do tego wywozu. Tak to wygląda. No nie, pewnych kwot się nie oszuka. Oczywiście, jeżeli segregujemy te odpady, to teoretycznie te koszty są mniejsze, ale one również są. Ale one również są. Ja już Państwu dzisiaj mówiłem, przykład bio, tak? Bo kiedyś ktoś mi powiedział, że na segregowanych się zarabia. Tak, to było. Przez kilka lat było. Później to się skończyło. Dzisiaj, jeszcze niedawno, o może tak powiem, 2 lata temu na przykład, żeby odstawić do Gwdy tonę bio, no to kosztowało to około powiedzmy 300-250 zł. Dzisiaj jest to ponad 1200 zł. Zobaczcie Państwo tylko na bio i jak się zmieniły stawki po prostu. Tak to wygląda niestety, więc tu trudno mówić o jakichś prognozach, czy będziemy dopłacać, czy nie dopłacać. Naprawdę każdy rok jest inny, każdy pokaże. My robimy w tej chwili wszystko, żeby po pierwsze mieszkańcy nie mieli wyższe stawki i po drugie, żeby gmina w roku przyszłym nie musiała dopłacać. Ale to też zależy od mieszkańców. Też zależy od mieszkańców, od ilości śmieci, które tutaj będą w systemie pojawić. I oczywiście od ilości zidentyfikowanych płatników, czyli tych, którzy będą w deklaracjach. Ile uda ich się tutaj przez PERGOK znaleźć, tak? Tych, mówię o tych 25%, których tam brakuje notorycznie. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Jeszcze Łukasz Cyruk. Ja chciałem tylko panie burmistrzu powiedzieć, że oby tak było, bo jak na razie to tylko dopłacamy i pożyczamy. Dobrze, pierwszy raz to robimy, jak na razie dopłacamy. Kiedy dopłacaliśmy i pożyczaliśmy? Panie radny, no co pan? O czym pan mówi? Po raz pierwszy. No niech pan powie, kiedy jeszcze ostatnio dopłaciliśmy albo pożyczyliśmy. To jakaś reguła jest? Pierwszy rok. Dobrze. Panie radny, co pan? Od tego roku się panie burmistrzu zaczyna, więc dlatego zobaczymy, co dalej będzie. Dobrze, już zamykam. Jeszcze radna Agnieszka Kozłowska głos bodajże. Panie burmistrzu, nieczystość, odpady wywożone z cmentarzy, kto za to płaci? My, czyli gmina. Oczywiście. Bardzo duże ilości właśnie. No. Ja też myślę, że to jest też powodem, przyczyną, bo naprawdę jak wszyscy chodzimy i wiemy, jakie wielkie ilości są wywożone. Ilości są bardzo duże i tutaj nawet taki bilans robiliśmy kiedyś ze spółką. Tak naprawdę, bo z czego one powinny być pokrywane? Przede wszystkim z opłat za cmentarze. Jakby cmentarze jako nieruchomości powinny się same bilansować. Nie jest tak. My dokładamy do odpadów na terenach cmentarzy naprawdę ogromne pieniądze. Ale gdybyśmy chcieli dzisiaj za 20 lat, jeżeli jest opłata z grób, to jest 200 zł. 200 zł, szanowni państwo, na 20 lat. Gdybyśmy chcieli, żeby to się bilansowało, nie wiem, to musiałoby być 800 z 1000 zł. To jest naprawdę nie do przyjęcia i nikt chyba tutaj nie ma tutaj wątpliwości, że no, do takich nieruchomości zawsze będziemy dopłacać, tak? Ja się cieszę, że nieruchomości niezamieszkałe, czyli wszystkie firmy zostały w końcu wyłączone.
Ale jak Państwo zobaczycie, że właściciele mniejszych firm, którzy powinni płacić za wywóz plastików, szkła, papieru, przywożą to do siebie do domu i wystawiają w ramach darmowych, to sami Państwo możecie powiedzieć, że no bo każdy ma z nas znajomych, którzy mają. Proszę sobie zobaczyć, przed czyimi domami stoją te worki z plastikami. Jeżeli tam mieszka czteroosobowa rodzina, 20 worków plastików nikt tutaj co dwa tygodnie nie ma. Tak? To taki przykład na marginesie, żebyście wiedzieli, że to nie jest taka prosta sprawa z tym systemem opanowania, z tym systemem odpadów. No ja mam nadzieję cały czas, że ta sektorowość przyniesie skutki, że nam w dwie gminy, mimo że będziemy dalej mieli biuro PERGOK-u i ono nas de facto będzie tutaj rozliczać, ale nam łatwiej będzie wiele rzeczy tutaj na poziomie gmin załatwić, tak? I tyle. Dziękuję panu burmistrzowi. Tyle chyba wyjaśnień wystarczy. Nie widzę więcej pytań. Zarządzam głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2020 rok. I teraz alfabetycznie. Grzowski Krzysztof za uchwałą. Łukasz Cyruk. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Agnieszka Kacberuk. Jestem za. Radny Piotr Kurzyna. Panie Przewodniczący, ja zgłaszałem się do dyskusji, ale Pan mnie nie zauważył. No być może. Ale jestem, ale już, jak już głosowanie jest, to się wstrzymuje. Tylko szkoda, że Pan nie widzi tego, co powinien. Ale, ale autentycznie przepraszam, no to naprawdę nie widziałem, panie Piotrze. Tak, radny Piotr Kurzyna się wstrzymuje. Radna Agnieszka Kwilińska. Jestem za. Radna Łatka Jolanta. Jestem za. Radna Magda Elżbieta. Za. Radna Pawłowska Zofia. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Jestem za. Radna Ruta Zygiel Monika. Wstrzymuję się. Radny Siwak Janusz. Jestem za. I radny Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 9 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących i otrzymuje numer 252 łamane na 2020. Przechodzimy do punktu 4 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy miasta Jastrzębie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. Projekt, proszę o omówienie projektu, proszę panią zastępcę burmistrza Agnieszkę Guzewską-Klofik. Panie burmistrzu. Słucham, tak, jestem. Pani zastępca burmistrza miała mówić ten projekt. Miała. Już puszczam tu panią Agnieszkę. Dzień dobry, witam Państwa, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy miasta Jastrzębie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Program ten zgodnie z ustawą podlegał konsultacjom społecznym. W terminie przeprowadzenia konsultacji żadnych pisemnych opinii w przedmiocie konsultacji nie wniesiono, natomiast w trakcie konsultacji wpłynął wniosek Stowarzyszenia Pozytywni z Pasją, w którym zaproponowano i zadeklarowano chęć przeprowadzenia kilku imprez, między innymi otwarcie sezonu motocyklowego, rajd rowerowy, bieg wolności, bieg niepodległości. Wnioskodawca w przedstawionym wniosku poinformował również, że w każdym z wymienionych zadań poniesiony zostanie wkład własny oraz że większość zadań ma charakter charytatywny. Treść tego wniosku przedstawionego przez Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją wpisuje się oczywiście w cel główny naszego programu i w cele szczegółowe.
I dlatego przedstawiony wniosek ma charakter informacyjny o planowanych raczej kierunkach i działalności współdziałania stowarzyszenia z gminą i nie uzasadnia konieczności wniesienia zmian w projekcie programu, ponieważ doskonale on się wpisuje w ten cel główny i w cele szczegółowe. Co do samego programu, Szanowni Państwo, on dosyć sporej modyfikacji uległ w ubiegłym roku, natomiast w tym roku są to raczej zmiany kosmetyczne. Co najważniejsze, no cel główny i te cele szczegółowe pozostały bez zmian i tak samo bez zmian pozostały zadania priorytetowe określone na 2021 rok. Mam nadzieję, że Państwo zapoznaliście się z tym programem. Jeśli byłoby jakieś pytania do niego, to chętnie odpowiem na nie. Dziękuję Pani Burmistrz. Radny Michał Pawłowski, bardzo proszę. Pani Agnieszko, ja mam tu pytanie, bo tam jest wysokość środków finansowych 15 tysięcy. Tak. Czy to jest kwota sztywna, czy ona się zmieni? Bo pozytywnie z pasją złożyli 4 wnioski. I tam jest pierwszy wniosek 4 tysiące, drugi 8, trzeci 8 i czwarty 15 tysięcy. Jak to wygląda? Tylko proszę pamiętać, że my przy realizacji programu mamy dwie różne formy. Możemy albo powierzyć to zadanie w całości, albo wspierać takie zadanie poprzez dofinansowanie ich realizacji, czyli nie musimy przy ogłoszeniu konkursu przekazywać pełnej kwoty, ale ogłosić konkurs na zasadzie wspierania inicjatywy. Tak? Taka forma też może być realizowana. Natomiast czy ta kwota jest sztywna? No, ja powiem tak, że to w jaki sposób i na jakim poziomie będziemy realizowali ten program, będziemy mogli sobie odpowiedzieć za jakiś czas, kiedy będziemy pewni, jakie będą warunki do realizowania tego programu ze względu na pandemię, ponieważ punkty, które cele te szczegółowe, które sobie zapisaliśmy, to są cele związane głównie z projektami miękkimi, które wiążą się z organizacją przede wszystkim wydarzeń, czy kulturalnych, czy sportowych, czy promocyjnych. To żeby móc je organizować, musimy mieć też ku temu odpowiednie warunki. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do Pani Burmistrz? Bardzo proszę, Radna Elżbieta Magda. Może nie tyle pytanie, co chciałabym może tak stwierdzić, że jeżeli tam sytuacja epidemiczna się w przyszłym roku poprawi, to być może, że jeszcze jakieś inne organizacje się włączą. Na razie taka najodważniejsza była ta grupa, to stowarzyszenie, które złożyło te 4 propozycje, ale być może, że jeszcze inne grupy będą chciały wesprzeć gminę w organizacji jakichś imprez kulturalnych, więc miejmy nadzieję, że to na razie na dobry początek. Proszę pamiętać, że to jest od Pani Elu, to jest ten wniosek, który wpłynął z stowarzyszenia, tak. To jest tylko wniosek nie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, tylko w etapie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Mhm. I dopiero jeśli przeprowadzimy konkurs, ale przypominam też, stowarzyszenia mają możliwość złożenia samodzielnie takiego wniosku, bez ogłoszenia konkursu, no to wówczas oczywiście każdy ma równe szanse i równy dostęp do tych środków, które będziemy chcieli rozpisać w konkursie. To właśnie o to mi chodzi, że niekoniecznie na te same imprezy, na które tamto stowarzyszenie złożyło, tylko być może jeszcze jakiś inny pomysł się urodzi. Każde stowarzyszenie ma prawo złożyć swój wniosek o wsparcie takiego zadania publicznego. Oby tylko nam pandemia odpuściła, to myślę, że... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W takim układzie zarządzam głosowanie nad uchwałą. I głosujemy zaraz. Radny Bzowski Krzysztof za. Radny Cyruk Łukasz. Jestem za. Radna Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Radny Kurzyna Piotr. Jestem za. Radna Kwilińska Agnieszka. Jestem za. Radna Łatka Jolanta. Za. Radna Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Pawłowska Zofia. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Jestem za. Radna Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Radny Siwak Janusz. Jestem za.
Radny Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 253/2020. Przechodzimy do punktu 5 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy i miasta Jastrzębie w lata 2020-2027. Projekt uchwały omówi kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu, pani Agata Skoczek. Bardzo proszę pani. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie państwa. Chciałam taką małą dygresję na początku naszego mojego wystąpienia. Wczoraj właśnie minęła 30. rocznica uchwalenia pierwszej ustawy o pomocy społecznej. 30 lat już mówimy o pomocy społecznej, a nie opiece. Dziś omawiamy strategię rozwiązywania problemów społecznych w gminie i mieście Jastrowie. Wiem, że państwo radni otrzymali materiały, które przygotowali moi pracownicy samodzielnie. Jest opracowana ta strategia. Niestety cena, którą profesjonalna firma zaproponowała za opracowanie takiej strategii, była tak zaporowa, że zdecydowaliśmy się sami podjąć wyzwanie opracowania tej strategii. Strategia jest, opracowanie i realizacja tej strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Mówi o tym artykuł 17 ustawy o pomocy społecznej już z 2004 roku, a nie z 1990. Strategia kolejno podaje tutaj akty prawne, które regulują problematykę pomocy społecznej, przedstawiają charakterystykę gminy oraz zadania i organizacje, tego jak wygląda pomoc społeczna i funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, który jest główną instytucją wykonującą te zadania w gminie. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o tych najważniejszych takich problemach, z którymi borykają się mieszkańcy naszej gminy, których są klient, nasz ośrodka są klientami. Patrujemy tutaj przede wszystkim ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałe choroby, ale takie te najistotniejsze problemy, z którymi borykają się rodziny i z którymi przyszło nam pracować, to niestety przemoc w rodzinie, niestety bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. Dużym również problemem jest bezdomność. Jakiś taki, myślę, nieliczne, ale zdarzają nam się, są takie zdarzenia losowe, jakieś klęski ekologiczne, czy mówię, takie niespodziewane sytuacje. Kolejno w strategii prezentujemy diagnozę sytuacji właśnie tych problemów społecznych i wykazane są wszelkie wykresy, tabele, nie będę ich omawiać, bo myślę, że szkoda tutaj czasu na to, każdy z państwa ma materiały, ale co takie najbardziej się rzuca po tej diagnozie, że bezrobocie z danych Powiatowego Urzędu Pracy corocznie wykazuje nieznaczny, ale spadek. Jest to, myślę, taka optymistyczna wiadomość, jednak powstają zakłady pracy i diagnoza z poprzednich 10 lat jakby nie pokazywała tego, a teraz jak zrobiliśmy z ostatnich 3 lat, widać ten nieznaczny, bo nieznaczny, ale jednak spadek. To samo prezentuje nieznaczny spadek przyznawanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej. Niestety rośnie takie zapotrzebowanie na, tak jak wspomniałam o tym problemie społecznym, jeśli chodzi o wykluczenie społeczne, o dziedziczenie takiej patologii, biedy, wyuczonej bezradności, braku umiejętności rodzin do sprawowania właściwej opieki nad swoimi dziećmi.
Niestety dzisiaj widzimy, jak pandemia również wpływa bardzo negatywnie na tą opiekę nad tymi dziećmi i sprawowanie choćby tej zdalnej nauki. 10 lat temu, jak opracowywaliśmy tamtą strategię, nie pomyślał o takiej sytuacji, jak mamy do czynienia z nim dzisiaj. Również niepełnosprawność, również te długotrwałe choroby, które wymuszają na nas zabezpieczenie ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych. I jakby odpowiedzią tej strategii jest właśnie dopasowywanie tych instytucji, które mają nas wspierać w rozwiązywaniu tego problemu, jak warsztat terapii zajęciowej, jak środowiskowy dom samopomocy, który powstał w zeszłym roku, jak mieszkania chronione, jak dzienny dom pomocy społecznej. I to wszystko wpisuje się w tą naszą strategię, w tą współpracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Również tutaj prężnie działający zespół interdyscyplinarny, bo niestety statystyki mówią, że wzrost przemocy w rodzinie, wzrost zakładanych niebieskich kart pokazuje na to, że nie dzieje się dobrze, ale zespół interdyscyplinarny jest odpowiedzią na ten rodzaj dysfunkcji społecznej. Również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest w tej strategii naszej ujęta. I tak, co mogę dodać? Strategia jest takim ramowym, bardzo mocno ramowym projektem tego, co gmina za pośrednictwem ośrodka pomocy, ale wszystkich tych instytucji wymienionych ma działać. Jednak my nie jesteśmy w stanie założyć, co się stanie za rok, za pół roku, a nawet za te 7 lat, na które jest ta strategia przygotowana. Myślę, że no, to, co nas dzisiaj dotknęło, czyli pandemia, ja osobiście tutaj dosyć ciężką sytuację teraz ostatnio przeżywamy, jeśli chodzi o opiekę nad naszymi mieszkańcami w Zespole Mieszkań Chronionych. Dotknęło nas to, długo się broniliśmy, długo ta pandemia jakby nie dotknęła nas tam osobiście, ale niestety ostatnie wydarzenia pokazały, że choćby najlepsza strategia opracowana, choćby najlepsze procedury nie zawsze staną, nawet ciężko mi teraz już mówić o tym, ale chodzi mi o to, że nie przewidzimy wszystkiego, co nas czeka. Zmiany w sposobie rządzenia krajem, nowe zasiłki, nowe pomoce, nowe rozwiązania. Jakby strategia jest tylko ramą dzisiaj, ale w obowiązku mamy modyfikować ją, dopasowywać do zaistniałej rzeczywistości i to też robimy. Także myślę, że z mojej strony tyle, chyba że są jakieś do mnie pytania, to chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani Agaty? Bardzo proszę, radna Jolanta Łatka. Pani Agato, wspomniała pani o bezdomności. Chciałabym wiedzieć na terenie naszej gminy, jak ten problem wygląda. Mówię, mamy mieszkania chronione, czy one nie sprawdzają się do końca? I drugie pytanie, jeżeli chodzi o bezrobocie i osoby, które korzystają z pomocy społecznej, czym to jest uwarunkowane? Czy to są schorzenia jakieś, czy no nie wiem, czy, jakie to są problemy, że ci ludzie nie pracują i korzystają z pomocy? Odpowiadając na pierwsze pytanie, jeśli chodzi o problem bezdomności, radzimy sobie w ten sposób, że osoby bezdomne są kierowane do Monaru Markot, na przykład w Pile. Mamy również osoby umieszczone w Monarach Różnowice. Są to no, placówki stworzone do zabezpieczenia takiej formy pomocy dla osób bezdomnych. Nie jest jakiś to taki na skalę naszej gminy odsetek osób, żeby mówić tutaj już o jakimś takim drastycznym problemie.
W ostatnim czasie na przykład też tutaj nawet nie zabezpieczając problem bezdomności, bo rodzina mieszkająca w Nadarzycach miała katastrofalne warunki mieszkaniowe, udało się we współpracy z ZGM-em, z panem burmistrzem, zorganizować naprawdę w ciągu jednego, dwóch dni lokal dla nich w Biastrowiu. Także te problemy bezdomności są pojedyncze, reagujemy od razu, teraz jest okres zimowy, mieliśmy na przykład ostatnio takie zgłoszenie, że jakiś pan zajmuje garaż na ulicy Roosevelta, udali się tam pracownicy socjalni, żeby sprawdzić sytuację, znaleźć tego pana. Niestety nie odnaleźliśmy go w piątek, udał się tam patrol policji. Kolejny dzień po weekendzie zaraz pracownicy socjalni już w obstawie policji również się zgłosili do tego pana, znaleźli go. Wcześniej przeprowadzali wywiad taki środowiskowy, kto to jest, na kogo pomoc może liczyć z najbliższej rodziny. Pan oświadczył, że on absolutnie nie chce żadnej pomocy, on pracuje. Przydarzyło mu się jakaś tam taka sytuacja, ale on nie oczekuje pomocy, nie chce tej pomocy, a w najbliższym czasie sam sobie jest w stanie poradzić. Napisał nam takie stosowne oświadczenie. Także mówię, każdą osobę, którą wiemy, że ma problem bezdomności, monitorujemy, zapewniamy na przykład ciepły posiłek. Te osoby często korzystają w okresie zimowym z dobroci swoich znajomych, kolegów i tam u nich przebywają. Mamy to, że tak powiem, pod takim nadzorem. A mieszkania chronione jakby to nie jest miejsce, które odpowiada na zabezpieczenie lokalu dla osób bezdomnych. Mieszkania chronione do czego innego są powołane, a nie odpowiadają na ten problem. To jest zupełnie inne i jakby tutaj mieszkania chronione spełniają swoje zadanie, ale to nie jest w połączeniu z bezdomnością. Co do drugiego pytania, jeśli chodzi o bezrobocie. Bezrobocie u nas to jest bardzo szerokie pojęcie, jeśli chodzi o osoby, które korzystają z pomocy i są bezrobotne. Teraz na przykład jest taki czas, że dużo osób straciło pracę i w okresie pandemii i jeżeli zwracają się do nas z prośbą o pomoc, bo właśnie stracili tą pracę, to widzimy, że te osoby korzystają miesiąc, dwa i wracają do pracy, bo oni nie umieją żyć bez pracy, oni gdzieś szukają, potrafią się, że tak powiem, przeorganizować, są mobilni, potrafią dojechać do innej miejscowości lub naprawdę potrafią bardzo szybciutko stanąć na nogi po stracie jednej pracy, ale w przypadku tych osób, które są długotrwałe bezrobotne, które, tak jak mówiłam, ta stygmatyzacja społeczna, to dziedziczenie biedy, tej niezaradności, nieumiejętności, no tu niestety Urząd Pracy jakby nie jest w stanie ich zmobilizować na tyle, żeby podjęli zatrudnienie. Chwytają się jakichś prac dorywczych, z których również przedstawiają nam swoje oświadczenia o tym, że pracują dorywczo, bo na przykład są widywane gdzieś na budowie przez pracownika socjalnego. No wie, tutaj takie różne są te sytuacje. Często są to matki, które mają na wychowaniu wielodzietne rodziny i matki pozostają niezatrudnione, a ojcowie pracują. Bardzo różne, bardzo szerokie jest to pojęcie i nie wiem, czy o to pani chodziło, czy jeszcze coś dopowiedzieć? Znaczy, dziękuję na tą chwilę, tak? Bardzo proszę. Czy mogę zapytać? Przepraszam, miałem wyłączony mikrofon. Tak. Tak, radna Agnieszka Kacberek, proszę o głos. Ja do pani kierownik. Pani kierownik, czyli rozumiem z tego, co pani nam tutaj przedstawiła, że największym problemem w naszej gminie to jest przemoc w rodzinie i alkohol, tak? Nie. To nie jest największy problem, tylko jest kilka tych problemów, te problemy, o których wspomniałam, to są te problemy, z którymi się borykamy. To jest wszystkie te problemy są jakby
Żaden z nich nie jest jakoś specjalnie dominujący, bo czasem jest też tak, że w jednej rodzinie może wystąpić kilka tych problemów. Jest ubóstwo, jest bezrobocie, alkoholizm. One są jakby, jeden nie wyklucza drugiego. Często w tych te sprawozdania są też takie, programy nas ograniczają w wyborze na przykład ilości problemów, ale często w jednej rodzinie może się okazać, że jest tak, wielodzietność, potrzeba ochrony macierzyństwa, jest ubóstwo, jest bezrobocie, jest alkoholizm, jest przemoc w rodzinie, także często te problemy bardzo się kumulują w jednej rodzinie i nie można tutaj powiedzieć, że w naszej gminie to alkoholizm i przemoc dominuje. Nie, nie, to są problemy jakby, ja mówię, wzrastają te problemy, ale to nie są dominujące problemy. Ale na przykład ubóstwo, czy mimo tego, że dostają pieniążki, no bo jednak te 500 plus na dziecko to są duże pieniądze, to jeszcze mamy ubóstwo? Program 500 plus nie wlicza się do dochodu w pomocy społecznej. Także to jest taki dosyć takie pojęcie, mimo że rodzina otrzymuje pomoc w formie zasiłków wychowawczych, czyli tego 500 plus potocznie, tych świadczeń nie wlicza się w dochód pomocy społecznej, czyli rodzina może otrzymywać na przykład przy piątce dzieci 2,5 tysiąca złotych z programu 500 plus, ale w świadczeniach społecznych on jest niewykazywany jako dochód. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Radny Brzecki Krzysztof za. Radny Łukasz Cyruk. Jestem za. Radna Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Radny Kurzyna Piotr. Jestem za. Radna Kwilińska Agnieszka. Jestem za. Radna Łatka Jolanta. Jestem za. Radna Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Pawłowska Zofia. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Jestem za. Radna Ruta Zygier Monika. Jestem za. Radny Siwak Janusz. Jestem za. I radny Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 254 łamane na 2020. Punkt 6 porządku to podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę numer 135 łamane na 2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 września 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych gminy i miasta Jastrowie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz nadaniu statutu miejsko-gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej w Jastrowiu. Projekt również omówi pani Agata Skoczek. Tak, chodzi tutaj głównie o to, że od 1 grudnia przyjmujemy jako swoje obowiązki przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. I no jest tutaj konieczne wprowadzenie do statutu tych pozycji i no to stąd ta uchwała. Jakby wszyscy dostali, każdy się pewnie z nią zapoznał. Czy są jeszcze pytania? Czy ktoś by chciał coś dodać? Może pan burmistrz, jeżeli nie. Szanowni Państwo, ja już mówiłem o tym, dlaczego ta uchwała została wywołana już na początku. Powiem może też o przyczynach tego, że podjąłem taką decyzję, żeby z urzędu jakby wycofać, tutaj przyznawanie tych dodatków, rozpatrywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Tak naprawdę
miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej pracownicy mają wszystkie dostępne informacje i mogą spokojnie weryfikować. U nas to odbywało się, że mieszkańcy składali zaświadczenia, oświadczenia i tak dalej. I często no i tak posiłkowaliśmy się tutaj zarówno zaświadczeniami miejsko-gminnymi, jak nieraz też weryfikowaliśmy choćby ilość osób. I często było tak, że na przykład we wnioskach składanych o dodatki mieszkaniowe tych osób było więcej niż na przykład wykazanych w pomocy społecznej, tak? Różniły się te ilości osób, bo tam często te same osoby, te same rodziny korzystały i tutaj była różnica w ilości osób. W zależności, co było korzystniejsze dla wnioskodawcy, to wykazywano albo u nas, albo w miejsko-gminnym różną ilość tych mieszkańców, czy domowników, tak? I teraz, proszę Państwa, chcemy, żeby to było w jednym miejscu, ale też w ramach trochę oszczędności, jakie wprowadzamy w urzędzie, bo to już kolejny etat, który został jakby zlikwidowany. I uważam, że jest to zasadne, żeby właściwie tutaj decyzjami z zakresu, można powiedzieć, no, pomocy społecznej, no bo to w dużym stopniu jest to również pomoc pewna społeczna, dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla najuboższych, żeby również tutaj miejsko-gminny jakby decydował i miał te wszystkie podstawowe źródła informacji u siebie i je weryfikował. To tyle. W jednym miejscu. W jednym miejscu, tak. Myślę, że słuszne posunięcie. Czy jeszcze są jakieś pytania co do tej uchwały, do pani kierowniku? Jeżeli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Bzowski Krzysztof za. Radny Cyruk Łukasz? Jestem za. Radna Kazberuk Agnieszka? Jestem za. Radny Kurzyna Piotr? Jestem za. Radna Kwilińska Agnieszka? Jestem za. Radna Łatka Jolanta? Jestem za. Radna Magda Elżbieta? Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Pawłowska Zofia? Jestem za. Radny Pawłowski Michał? Jestem za. Radna Ruta Zygier Monika? Jestem za. Radny Siwak Janusz? Jestem za. Radny Wyszyński Cezary? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 255/2020. Przechodzimy do punktu 7 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Jastrowiu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. Rozumiem, że to są konsekwencje uchwały poprzedniej, tak? Mam jeszcze pytanie do pani Agaty Skoczek. Jakieś? Myślałam, że mam się wypowiedzieć. Przepraszam. Nie, no to... Tak, to jest oczywiste. To trzeba uchwałą rady upoważnić mnie do podpisywania wszystkich decyzji i wydawania w tym zakresie decyzji, tak? Sytuacja jest akurat prosta. Czy są jeszcze pytania ze strony radnych? Może do pani kierownik, jeżeli nie widzę. Przystąpimy do głosowania nad uchwałą. Bzowski Krzysztof za. Radny Cyruk Łukasz. Jestem za. Radna Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Radny Kurzyna Piotr. Jestem za. Radna Kwilińska Agnieszka. Jestem za. Radna Łatka Jolanta. Jestem za. Radna Magda Elżbieta. Jestem za. Radna Pawłowska Zofia. Jestem za. Radny Pawłowski Michał. Jestem za. Radna Ruta Zygier Monika. Jestem za. Radny Siwak Janusz. Jestem za. I radny Wyszyński Cezary. Jestem za.
Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami i otrzymuje numer 256/2020. To jest ostatni punkt porządku. Ja tylko informacyjnie powiem, że przymierzamy się do sesji, do komisji, do wspólnego posiedzenia komisji nad projektem budżetu na przyszły rok, bo w komisjach tych małych, w związku z tym, że nie było pani skarbnik, bo w związku chyba z kwarantanną czy izolacją nie mogła nam jak gdyby tego całego projektu omawiać, więc dla szerszej informacji wszystkich radnych zrobimy wspólne posiedzenie komisji. Jeszcze myślę, że to do 10 grudnia. Tak, zaraz, panie Piotrze. Do 10 grudnia zrobimy takie, no troszeczkę to był taki, przyznam się, że trochę falstart, bo powinniśmy, najlepszy byłby układ, gdybyśmy te wspólne posiedzenie komisji zrobili przed tymi małymi komisjami, które miały wypracować wnioski, ale w związku z tym COVID-em tak się poukładało, jak się poukładało. I chcemy troszeczkę jak gdyby naprawić ten błąd, póki jak już pani skarbnik jest i zrobić takie wspólne posiedzenie. Bardzo proszę, jeszcze radny Piotr Kurzyna chciał coś powiedzieć. Tak, panie przewodniczący, ale czy faktycznie jest sens robić kolejne spotkanie, bo tak jak pan mówi, te spotkania powinno być przed tymi komisjami, ale skoro została cała procedura już podjęta, zostały zgłoszone wnioski, czy faktycznie musimy jeszcze raz się spotykać? No chyba, że wszyscy radni mówią, że okej, okay, no to jest otwarte. To jest pytanie, czy to będzie online, czy to będzie stacjonarne, to prosimy taką odpowiedź. Teraz jak patrzymy, jak to się odbywa, ta sesja, to już nabieramy chyba przekonania, że lepiej robić to w trybie stacjonarnym. Jeszcze decyzja nie zapadła. Rozmawialiśmy to przed tą sesją właśnie z panem burmistrzem, żeby takie, no bo radni jak gdyby bliżej się zapoznali tam z tymi wydatkami inwestycyjnymi, a z całą konstrukcją budżetu i tak dalej nie. Dlatego myśleliśmy o tym, żeby jednak to zrobić, to spotkanie takie, bo myślę, że jest za mała wiedza jeszcze radnych nad całą konstrukcją budżetu. Bardzo proszę, pan burmistrz coś chciał, tylko że mikrofon ma wyłączony. Już mam włączony. Tak? Ja chciałem tutaj rzeczywiście, panie przewodniczący, jakby powiedzieć o tym, że dobrze by było się spotkać na takim posiedzeniu, dlatego że ja powiem krótko, no jak państwo oczywiście podejmowaliście, przewodniczący podejmowali poszczególne komisji, zwoływali te spotkania, mimo wszystko mam wrażenie po tych trzech spotkaniach komisji, że na samej konstrukcji budżetu i na szczegółach tego budżetu wiele osób no nie do końca chyba się skupiło, a może nawet niektórych zapisów nie rozumie. Mam takie wrażenie. I chciałbym, żeby tu wspólnie z panią skarbnik rzeczywiście jeszcze raz przedstawić ten budżet, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wydatki bieżące i dochody bieżące. Chcemy powiedzieć o pewnych wskaźnikach, które są jakby brane pod uwagę również przy planowaniu tego budżetu, bo tak naprawdę komisje skupiły się tylko, tak naprawdę wnioski dotyczyły wydatków majątkowych. No dobrze, tutaj mamy jakby przegłosowane, spłynęło to wszystko do komisji budżetowej i już jakiś etap został wykonany, ale mimo wszystko bardzo istotną rzeczą jest jeszcze, są te zapisy w tym projekcie budżetu na temat wydatków bieżących i tu byśmy chcieli o tym porozmawiać, wydatków, dochodów bieżących i przeanalizować to paragrafami poszczególnymi działami, tak? Dlaczego takie zapisy, jaki może być wpływ, jakie są zagrożenia, jakie ewentualnie kroki musimy podjąć i jak ostrożnie musimy planować pewne rzeczy w roku przyszłym. Dlatego też, że później też nikt nie powiedział, że
a tutaj właściwie nie wiedzieliśmy o jakichś tam sprawach, o jakichś zapisach, bo łatwo rzuca się na wiatr takie oskarżenia, a później się bardzo szybko zapomina, jaka była przyczyna. Chcemy dmuchać na zimne i jeszcze taką komisję zaproponujemy, bo przypomnę Państwu, my chcielibyśmy bardzo jeszcze ten budżet w grudniu tutaj podjąć, bo myślę, że to jest sens, żeby już od stycznia spokojnie sobie pracować. Niemniej jednak jeszcze chcemy raz się tutaj z Państwem spotkać. Ja bym proponował, żeby to jednak było w trybie stacjonarnym. Naprawdę część z Państwa już przechorowała, my też tu przechorowaliśmy, część Państwa, jeżeli ktoś, chyba że ktoś po prostu nie będzie, no nie będzie w stanie lub będzie, przepraszam, zachoruje lub będzie na kwarantannie, może być w trybie, możemy to umożliwić, żeby w trybie online był również i wysłuchał i zadawał pytania, tak? Ale większość, myślę, fajnie by było radnych, żebyśmy jednak się spotkali i tutaj tak sobie w oczy rozmawiając mówili o pewnych rzeczach. To zdecydowanie jest lepsze niż takie właśnie, choćby dzisiejsza sesja, którą no ja jestem zniesmaczony. Dobrze, tu już mi podpowiada na szybko pan Marcin, że jedna osoba to jest ok, a jak troszeczkę więcej, gdyby w trybie zdalnym chciała, no to się zaczynają schody. Dobrze, czy jeszcze ktoś by jakieś takie bieżące informacje? Bardzo proszę, radny Piotr Kurzyna. Tak, a jeżeli chodzi o termin, to jaki to mógłby być termin, żeby każdy z nas sobie mógł jakoś zaplanować ten czas? Wstępnie ja bym się chciał utrzymać tego wtorku, bo to chyba wypada bodajże 8, jutro mamy pierwszy, czyli 8 grudnia, ale nie wiem, czy na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy nam się to uda, a później mamy terminy, panie burmistrzu, myśmy patrzyli w kalendarz, to był tam albo 15, a wtedy sesja by była chyba 20. No ewentualnie 15 komisja, jeżeli trzymamy się wtorku, tak? Może to być 15, a ewentualnie sesja 22 i kolejna sesja, bo powiedziałem, że w grudniu muszą być dwie sesje, taka zamykająca, wtedy albo 29, nie wiem, tu z pani skarbnik, czy też 29, albo 30 nawet, nie? Nawet tutaj im dalej, tym lepiej. Pamiętam, że nikt w Sylwestra nie chciał nigdy robić, chociaż próbowaliśmy kiedyś zrobić krótką sesję, no to może 30 wtedy, tak? No, chodzi nam o to, żebyśmy, że często też bywa, że jakieś ostatnie decyzje, czy też korekty ze strony Urzędu Szczególnie Wojewódzkiego lubią naprawdę przychodzić w ostatnim dniu albo dosłownie na ostatni dzwonek i to jest później problem. Jeżeli coś mamy oddać, tak, na przykład jakieś, choćby z dziedziny pomocy społecznej, jakieś niewykorzystane pieniądze i jeżeli nie mamy tego przez sesję, no jest bardzo duży problem, żeby to, znaczy no musimy to zrobić jak najpóźniej. Więc propozycja jest taka, jak nie 8, to 15, jeszcze komisja, taka, którą jeszcze raz tam przewertujemy, budżet, oczywiście już bez tam głosowań, bo to rozumiem, po to, żeby rozjaśnić Państwu głosowanie później ewentualnie na sesji budżetowej i 22 sesja budżetowa ewentualnie, a 29, może 30 nawet, jeżeli udałoby się, jeżeli tu nie byłoby wyjątek środa, żeby już Sylwestra nie robić, taka ostatnia czyszcząca, nazwę to tak roboczo, sesja, czyszcząca budżet za rok bieżący. Bez obiadów. Czy mogę zabrać głos? Tak, proszę jeszcze pani Monika. Mam zapytanie odnośnie, bo tak jak usłyszeliśmy, że komisje lepiej, gdyby odbywały się, że tak powiem, na żywo. Natomiast czy to samo dotyczy również kolejnych sesji? Czy sesje będą odbywały się online? Ja uważam, że lepiej, gdyby były w trybie stacjonarnym, no bo widzimy, jakie troszeczkę mamy takie uniedogodnienia. To znaczy...
Jeżeli chodzi o uniedogodnienie, ja powiem tak, czy to jest sesja online, czy to jest sesja w trybie stacjonarnym, wyglądają one podobnie, muszę przyznać, zresztą chyba nie tylko ja tutaj się z tym zgodzę, że jeżeli są sprawy sporne, no to, to będzie tak samo wyglądało na żywo, jak i przed kamerami. Natomiast mając tutaj na względzie no, warunki, w jakich się znajdujemy i czas pandemii, gdzie po to zostało to stworzone, ten Zoom, po to dzisiaj się tutaj spotkaliśmy, żeby faktycznie zobaczyć, że można, to nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy nie, z tego nie korzystać. Ja bynajmniej nie byłam jeszcze chora i jeżeli tylko mogę, faktycznie przebywam w domu, pracuję w domu, jestem w domu, więc tutaj taka moja uwaga. Tak, oczywiście jest to argument. Decyzje nie zapadły, może przeanalizujemy to na spokojnie, ale terminy Państwo już jak gdyby z grubsza znacie. Może podzwonię i do Państwa na spokojnie będę wiedział indywidualnie od każdego, jeżeli będzie większość radnych za tą sesją online, no to zrobimy online, no bo muszę trzymać się, znaczy kierować się większością głosów, tak? Zrobimy. Nie. Tak? Czy jeszcze są pytania? Jeśli jeszcze ja mogę, ja tu sobie potwierdzę to, co mój pan unikam, bo faktycznie nawet teraz możemy się określić, czy wolimy online, czy wolimy stacjonarne. No, dyskusja też będzie trwała i no, tak naprawdę urzędy są pozamykane, żeby ludzie nie przychodzili, więc po co również my się kręcić po urzędach, aczkolwiek mniej zachorowań jest w supermarketach niż w urzędzie, więc może faktycznie lepiej. Ja również nie chorowałem, więc też mam te obawy, żeby faktycznie nie chodzić tam, gdzie już ta choroba była, okej, ktoś był chory, to jest w porządku. Proszę Państwa, oczywiście, to jest, ja podejmę decyzję, jak będzie to wyglądało po jakiejś tam konsultacji. Dobrze, to już chyba na ten temat wystarczy. W związku z tym stwierdzam, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. Dziękuję zebranym za udział i obrady uważam za zakończone. W związku z tym zamykam 29. sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy. 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 Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Widzenia.